Dzień dobry Państwu. Ja mam wielką przyjemność prowadzić dzisiejsze spotkanie, ale jak Państwo widzą, jest nas dużo przy stole, więc ja nie będę żadnych zbędnych wstępów oprócz przedstawienia za chwilę uczestników tego spotkania robić, bo myślę, że najciekawsze jest to, co nasi goście mają do powiedzenia. Temat Państwo znają. Ksenofobia i antysemityzm w Polsce tu i teraz, to co się dzieje teraz i każdy z naszych gości będzie mógł nam opowiedzieć coś o tym, albo o tym spróbować wyciągnąć jakieś szersze wnioski na temat tego, kim jesteśmy i dlaczego tak to wygląda. Chciałabym powitać w naszej debacie panią Bellę Schweinzer-Czajnotę, która jest publicystką, tłumaczką, redaktorką, znawczynią tematyki kobiet żydowskich i związana jest z czasopismem Miller, czyli z Franciszką Miller, znajomą żydowską. Nie wiem, czy będziemy mieć brawa z każdemu. Chciałam też podziękować i powitać profesora Zdzisława Macha, który przyjechał do nas z Krakowa, z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest socjologiem, antropologiem społecznym i specjalizuje się w tematyce kulturowego kształtowania tożsamości, więc może troszeczkę rozpakuje te tematy dzisiaj dla nas. Brawo! Już kończąc dalej z naukowcami rozmawiając, doktor Michał Bilewicz, doktor habilitowany. Michał Bilewicz, kierownik Centrum Badań nad Uprzedzeniami, które działa na Uniwersytecie Warszawskim i zajmuje się badaniami uprzedzeń. Michał też specjalizuje się w badaniach stereotypów i uprzedzeń psychologii stosunków międzygrupowych. I jest też wiceprezesem organizacji, z której ja przychodzę, czyli Forum Dialogu. A przecież nam trochę już straszne wieści dzisiaj, bo policzył jakieś badania, które ostatnio robił i nie ma chyba dobrych wiadomości. Także dzień, powiemy, że jesteś z nami. Siedząca obok mnie dr Marek Kraszyński, który się zajmuje społecznymi konsekwencjami cyfryzacji, internetem, mową nienawiści. Jest prezesem Fundacji Wiedza Lokalna. Czyli zajmuje się Pan tym, z czym się często stykamy też, każdy z nas, na co dzień. Instytut Socjologii i Kolegii. Dziękuję bardzo i przyspieszam, żebyśmy mogli coś rozmawiać. I przepraszam, że na koniec Marcin Kącki, reporter, znany Państwu z Gazety Wyborczej i z książek, zwłaszcza w tym kontekście naszego spotkania, z książki Białystok, Biała Siła, Czajna Pamięć. Będziemy słuchać, co też Białystok, które można posłużyć w opowieści pana Marcina, jako taki przykład tego, co można zobaczyć, jak się przyjrzymy lokalnie, jak konstruowane są takie nasze lokalne nienawiści. Także witam i dziękuję. Chcielibyśmy zacząć od diagnozy. Każdy z Państwa ma inny obszar ekspertyzy swojej i właściwie tak na początek chciałam zapytać profesora Zdzisława Macha o to, może mógłby nam pomóc, jak zarysować te kręgi obcości, jakie kręgi obcości tworzymy, jak definiujemy obcego tutaj w Polsce i co to nam pomaga zrobić, jakie to ma znaczenie dla naszej tożsamości, że musimy sobie obcego znaleźć. Tak? Ale każdego poproszę o 5 minut, żebyśmy się tak zjadli. Dziękuję bardzo. No tak, 5 minut coś takiego to nie jest łatwo, ale spróbuję coś powiedzieć. Znaczy, na szczęście dla mnie pani prezes już rozpoczęła bardzo ładnie, wspominając tę zbitkę pojęć inny, obcy, wróg. No, i to jest znana oczywiście konstrukcja, że inność, która jest po prostu normalnością, staje się obcością, która już normalnością nie jest, a ta z kolei przekształca się we wrogość, o której możemy osobno porozmawiać. Ja jak mówię o tym, to zawsze zwracam uwagę na okoliczności historyczne, które w Polsce zawsze trzeba brać pod uwagę i na to, że u nas po prostu granice tożsamości, szczególnie narodowej, ale nie tylko, to są granice kultury. I pod tym względem różnimy się od wielu innych narodów europejskich, nie tylko europejskich, które skłaniają się bardziej ku konstruowaniu swojej tożsamości na zasadzie tożsamości obywatelskiej czy politycznej, która jest bardziej inkluzywna, która jest
z natury swojej pluralistyczna, prawda? Natomiast u nas no, ta tożsamość to jest charakter etniczny, czyli jest związana z kulturą, ale nie z wartościami zwróconymi w przyszłości, tylko właśnie z tradycją, z tradycyjnymi wartościami, z korzeniami i tak dalej. Wobec tego no, u nas jest taka skłonność. Do tego wszystkiego mówi się bardzo często i bardzo słusznie o Polakach, że mają tożsamość ofiary, że uwielbiamy celebrować klęski, że mamy tożsamość taką międzynarodową, budowaną na zasadzie zbiorowego cierpienia. Cierpienie, które jest szlachetne, które nas uszlachetnia i które wobec tego czyni bardzo trudnym dla nas przyjęcie do wiadomości, że inni cierpieli bardziej, a już zupełnie prawie się niemożliwe staje przyjęcie do wiadomości, że to może cierpieć z naszego powodu. No bo jesteśmy. To my jesteśmy ofiarą. Jesteśmy ofiarą niewinną i to nas uszlachetnia. W związku z tym mamy skłonność takiego patrzenia na świat. Do tego wszystkiego oczywiście przez ostatnie kilka pokoleń żyliśmy w społeczeństwie, które praktycznie pozbawione było doświadczeń odmienności. Wszelkich odmienności, nie tylko kulturowych, religijnych, ale także po prostu odmiennego sposobu życia, odmiennych poglądów i tak dalej. Idea jedności narodu była lansowana zarówno przez komunistyczne władze, jak i na przykład z Kościół katolicki, który chciał tę jedność budować z kolei od swojej strony. Wobec tego różnorodność zaczęła nam się wydawać patologią. No ja sam pamiętam doskonale, jak różni znajomi, starsi i młodsi rozpaczali, że taka piękna jedność ruchu Solidarność nagle się rozpadła. No ja tłumaczyłem, że różnorodność jest normalnością, że 10-milionowy ruch może powstać tylko w sytuacji spolaryzowanego społeczeństwa, nie w normalnym demokratycznym świecie. Ale mimo wszystko to traktowano z bólem, no bo byliśmy zjednoczeni, a teraz nie jesteśmy. No więc to oczywiście ta jedność, to pragnienie jedności połączone z etnicznym, kulturowym, opartym o tradycję, sposobem budowania tożsamości, powoduje, że no, patrzymy, znaczy budujemy wokół siebie granice i oczekujemy, że ten, kto jest, że ten inny, ten obcy, no, może zostać oswojony, może stać się akceptowany tylko wtedy, jeżeli się teraz upodobni. Rozmawiałem nie tak dawno z bardzo przyzwoitą osobą, naprawdę przyzwoitą, która rozmawialiśmy o uchodźcach i o tym, dlaczego uchodźców nie akceptujemy w Polsce. I ona mówi mi tak, no, że ona by się chętnie podzieliła z tymi biedakami z tej Syrii wszystkim, co ma, no bo to są ludzie, wymagają, trzeba im pomóc, tylko żeby oni byli tacy jak my. To był dla niej problem. Ona była otwarta na ludzi, no, ale do ludzi są tacy sami jak oni. Natomiast obcości się boi. Oczywiście do tego dochodzą inne elementy, które ostatnio przybierają na sile. Po pierwsze to jest frustracja, która się przeradza oczywiście w agresję. To jest ten znany syndrom nietolerancji, dogmatyzmu i lęku, który można rozwinąć, ale nie ma na to czasu, który powoduje, że jeżeli tracimy poczucie bezpieczeństwa ekonomicznego, politycznego, czy po prostu takiego mentalnego bezpieczeństwa, że żyjemy w zrozumiałym dla nas świecie. Jeżeli tracimy to poczucie bezpieczeństwa i boimy się, że się zmienia świat wokół nas w sposób, którego nie rozumiemy, no to reagujemy na to agresją, reagujemy na to frustracją, reagujemy na to właśnie ksenofobicznie. I do tego jeszcze jeden element, dwa elementy chcę wskazać. Po pierwsze to problem z przyzwoleniem. Mamy przyzwolenie, coraz częściej obserwujemy, także ze strony władz politycznych, na takie właśnie budowanie plemiennej tożsamości. Prawda? Mówi się ciągle o tym, że my Polacy jesteśmy pewną wspólnotą, że trzeba to odbudowywać, że trzeba zakorzenić tożsamość w jakiejś obowiązkowej narracji historycznej. No i wobec tego to daje przyzwolenie na takie artykułowanie tych granic, które powiadają, że albo inni, albo mają tacy sami jak my, a jak nie, to ich deportujemy. Jak ostatnio słyszymy, że ateistów trzeba deportować. No i oczywiście to są ekstremalne wypowiedzi, ale one świadczą o tym, że gdzieś jest jakiś taki grunt przyzwalający na to. No i oczywiście znane zjawisko, o którym też dyskutuje się ostatnio w kontekście amerykańskich wyborów, że jest populizm, który polega między innymi na tym, że media społecznościowe i tak dalej, upadek autorytetów i upadek wiary w taką profesjonalną informację.
prawda. Każda prawda, każda narracja jest równa każdej innej i wobec tego oczywiście czasem reagujemy na to większą otwartością, większą skłonnością do dialogu z innymi, a czasem wręcz przeciwnie, ponieważ to agresja i niechęć do innych jest też pewnym, chociaż dla mnie nieprzyjemnym, sposobem korzystania z wolności. Prawda? Mamy wolność, możemy mówić co chcemy, możemy każdego obrzucić dowolnymi epitetami, no właściwie dlaczego nie? Prawda? No i, a jeżeli jesteśmy w tym jeszcze niespójni, niekoherentni, no to co z tego? Na tym polega współczesna komunikacja. Także mamy ten problem właśnie z inkluzywnością naszego społeczeństwa, mamy ten problem ze zrozumieniem i akceptowaniem odmienności na różnych poziomach. No, natomiast to wszystko, jak powiadam, ma swoje korzenie w naszej takiej no, wizji jednolitego kulturowo społeczeństwa, opartego o wspólne korzenie, wspólne tradycje. Wielokulturowość rozumiemy jako zagrożenie, a przyjmowanie innych, na przykład migrantów, akceptujemy tylko wtedy, jeżeli się do nas upodobnią. Oczywiście to nie jest diagnoza, to trzeba by wszystkich ludzi w Polsce na szczęście, prawda? I natomiast jeżeli mam poszukiwać powodów, dla których pojawiają się te niepokojące zjawiska, no to oczywiście tu bym ich szukał. Czasem one się przejawiają w takim odżywaniu pewnych stereotypów i takich kalek wręcz myślowych. No, najbardziej skrajny przykład mieliśmy wtedy we Wrocławiu, gdy spalono kukłę Żyda na demonstracji, która miała potępiać ideę z akceptowania muzułmańskich migrantów w Polsce. No, wydaje się to kompletnie absurdalne, jakieś chore, prawda, dlaczego to tak miało wyglądać, ale po prostu jak obcy, no to Żyd, prawda? Żyd jest synonimem obcości dla nas i tak jest też traktowany. Jeżeli mianem Żyda określa się zwolenników konkurencji drużyny piłkarskiej, to też z tego to wynika, prawda? Bo to jest określenie, to jest symbol obcego. Tego obcego, to jest wrogiem, tego, którego należy zniszczyć. Na razie tyle. Dziękuję. Dziękuję za dyscyplinę. To zawsze jest mile widziane. To ja bym, skoro tak już zaczęliśmy szeroko, ale może byśmy posłuchali Michała Gidewicza, żeby nam powiedział, czy to jest tylko tak, że nam się wydaje, znaczy, że wydaje nam się, że jest więcej, słyszymy więcej w mediach, jakby powiedzieć, no nie wiem, media na przykład więcej o tym mówią, ale nie ma wzrostu przypadku. Ale czy rzeczywiście coś się zmienia bardzo na gorzej, czy to jest tylko nasze takie odczucie, które może być mylne? Czy masz na to jakieś fajne? Właśnie do tego, to co ja powiem, będzie takie mało głębokie, ale trudno mi mówić o czymś innym niż to, co, w czym teraz głęboko siedzę, czyli w danych z nowego, ogromnego sondażu, który przeprowadziliśmy w tym roku, dwa miesiące temu, na ogólnopolskiej reprezentatywnej grupie. Sondaż dotyczący mowy nienawiści w Polsce wobec różnych grup, ale to, o czym chciałem dzisiaj powiedzieć chwilę, to są te wyniki tego sondażu, które dotyczą antysemityzmu. Ponieważ mamy tam niezwykłą możliwość porównania wyników z obecnego 2016 roku z rokiem 2014, kiedy robiliśmy badanie na identycznej próbie zebranej przez dokładnie ten sam Instytut Badawczy, więc mamy idealną możliwość porównania Polski. Co się zmieniło w Polsce? I ja myślę, że to jest trochę też rozwinięcie tego, o czym profesor Mach mówił w kontekście przyzwolenia na plemienną tożsamość w polityce. Możemy sprawdzić, jak to, co słyszymy w polityce, wpływa tak naprawdę na stan poglądów i przekonań Polaków. Na początku zacznę może od takiego ogólnego spojrzenia. Zdaliśmy tam skalę mierzącą antysemityzm, islamofobię i widzimy, że w obu tych skalach mamy do czynienia z wzrostem dosyć dramatycznym. Skala jest od 1 do 5. Przeciętny Polak może być na skali od 1 do 5. 1 to jest zupełnie się nie zgadzam z wypowiedziami należącymi do tej kategorii wypowiedzi antysemickich, czy islamofobicznych. 5 zdecydowanie się zgadzam. Mamy tutaj wzrosty od poziomu 3, czyli takiego ani się zgadzam, ani się nie zgadzam, do poziomu mocno powyżej 4, czyli między raczej się zgadzam, a zdecydowanie się zgadzam. I to dotyczy zarówno antysemityzmu, jak i islamofobii, to jest próba reprezentatywna dorosłych Polaków. Co bardzo ważne, to nie wynika z jakiegoś wielkiego przesunięcia politycznego Polaków. Prawicowość wcale się nie zmieniła. Polacy byli już prawicowi w 2014 roku, dlatego zagłosowali w dużej mierze tak, jak zagłosowali. To nie jest tak, że tutaj mamy jakieś widoczne zmiany. Czyli to jest pewnie efekt tego języka, który się gdzieś pojawił w tym czasie. Potem mamy drugą próbę, to jest też reprezentatywna próba młodych Polaków w wieku szkół średnich, czyli tak mniej więcej, jak to jest teraz wiek, 16-18, tak? 16-18.
I tutaj widzimy, że też mamy ogromny wzrost poziomu antysemityzmu. Od 2,67, czyli raczej się nie zgadzam, tak? Młodzi Polacy, ja zawsze się tak chwaliłem tym, jak rozmawiałem na przykład z jakimiś, przedstawiałem wyniki naszych badań różnym grupom amerykańskich Żydów, Izraelczyków i Kanadyjczyków, mówię, może faktycznie mamy problem z antysemityzmem, jest problem starszego pokolenia. Ci młodzi ludzie, których spotkacie na ulicy w Warszawie, to na pewno antysemicy już nie są. No teraz nie mógłbym czegoś takiego opowiedzieć nikomu, kto by przyjechał do Polski, ponieważ widzimy, że te postawy się wyraźnie zmieniły, zarówno w wypadku antysemityzmu, jak i islamofobii. Natomiast to, co jest interesujące, to że delikatnie spadł poziom prawicowości młodzieży. To, co nam się wydawało i co chcieliśmy zbadać w tym badaniu, i to jest część dużego projektu, który robimy z Fundacją Batoriego, to było to, że uznaliśmy, że może tak naprawdę to środowisko, w którym żyjemy, dzisiaj z innym środowiskiem już 2 lata temu. Żyjemy w świecie internetu, wtedy też żyliśmy, ale w tym świecie spotykamy się coraz częściej z mową nienawiści, która jest wyrażona w sposób coraz bardziej jawny. Znaczy te media elektroniczne są coraz bardziej emocjonalne. I to są 3 stwierdzenia, z których 2 pierwsze pochodzą z badania, które Marek robił i jego fundacja Wiedza Lokalna. To było duże badanie zawartości internetu, mowa nienawiści w internecie. My zebraliśmy taką mowę nienawiści z internetu, właśnie z ich badań, dotyczących bardzo różnych grup. Wybraliśmy kilka przykładów i daliśmy je mniejszościom narodowym, mniejszościom religijnym, mniejszościom seksualnym w Polsce w takim kolejnym badaniu, żeby oceniły, czy uważają to za obraźliwe, czy nie. I wybraliśmy te wypowiedzi, które ci ludzie uważają rzeczywiście za obraźliwe. W tym wypadku polscy Żydzi uznali, że te stwierdzenia bardzo mocno godzą w ich interes i samopoczucie i ewidentnie można to uznać jak najsamowej nienawiści. Pierwsze, no to jak Państwo widzicie, jest to stwierdzenie takie używające bardzo mocnego, ostrego języka antysemickiego. Drugie stwierdzenie jest o tyle ciekawe, że ono samo w sobie nie ma tego języka antysemickiego, nie znajdziemy tam żadnych parchów i innych obrzydliwych określeń, ale znajdziemy tam argument, który jest argumentem bardzo antysemickim. Sama struktura tego argumentu jest strukturą antysemicką. Trzecie zdanie wzięliśmy już nie z internetu, tylko wzięliśmy z wypowiedzi pewnego polskiego historyka, który kiedyś udzielił wywiadu Focus Historia, która to wypowiedź też jest, ma charakter antysemickiej mowy nienawiści. I zobaczmy teraz, jak to wygląda. Czy Polacy uważają te wypowiedzi za obraźliwe, czy nie? Zadaliśmy pytanie, czy uważa pan to wypowiedź za obraźliwe, czy nie, to było na skali. I chciałem pokazać Państwu, jak wygląda procent Polaków, którzy uważają te wypowiedzi za zdecydowanie obraźliwe. W wypadku młodzieży. W roku 2014 66% młodych Polaków uważało tę wypowiedź za obraźliwą, dzisiaj 43% uważa. Mówimy o tej pierwszej, najbardziej takiej ostrej wypowiedzi. W wypadku drugiej wypowiedzi mamy spadek z 43% do 26% osób, które uważają, że ta wypowiedź jest zdecydowanie obraźliwa. W wypadku tej trzeciej wypowiedzi z 36% do 19%, czyli naprawdę niewielka część młodzieży uważa, że ta wypowiedź jest naprawdę obraźliwa. Jak to wygląda z dorosłymi? Też widzimy spadki. Oczywiście dorośli raczej bardziej są wrażliwi na to, ale te spadki są bardzo systematyczne też. I na koniec chciałem pokazać, co jest źródłem tej mowy nienawiści, gdzie ludzie się z nią najbardziej spotykają. W roku 2014, jak to wyglądało z internetem? W roku 2014 58% młodych Polaków doświadczało mowy nienawiści antysemickiej w internecie. 55% młodzieży deklarowało, że słyszy antymuzułmańskie wypowiedzi. I teraz po 2 latach to wzrosło do 3/4 młodych Polaków, którzy spotykają się z antysemityzmem w internecie i prawie 80% w wypadku antyislamofobicznych wypowiedzi. No i z dorosłymi też widzimy te wzrosty, one nie są tak duże, ponieważ dorośli nie spędzają tak dużo czasu w internecie w ogóle, ale te wzrosty są widoczne. Dorośli za to częściej spotykają się z tym w telewizji. Tam widzimy, że ten wzrost jest widoczny. Prawie połowa dorosłych Polaków styka się z mową nienawiści antymuzułmańską w internecie dzisiaj, a tylko 22% w 2014 roku, czyli widzimy, że te media się zmieniły. Tak? Telewizja dzisiaj daje zupełnie inne treści niż dawała w 2014 roku. Więc na tym chciałbym zakończyć. Jedyne, co mogę powiedzieć, że jest jeszcze jeden bardzo interesujący dla mnie efekt. O ile w 2014 roku byli w Polsce ludzie, którzy byli islamofobami, a jednocześnie nie mieli nic przeciwko Żydom i mogli nawet uważać, że Izrael broni nas przed zagrożeniem terrorystycznym ze strony islamu. I, czyli korelacja między antysemityzmem i islamofobią była na poziomie 0,3 współczynnik korelacji, czyli to była korelacja jakoś tam widoczna, ale nie bardzo silna. Teraz ta korelacja jest na poziomie 0,6. Ona jest bardzo silna. W Polsce, jak ktoś jest islamofobem, to jest też antysemitą. Nie ma czegoś takiego, że mamy tutaj jakiś ciekawy, oni są marginesem, ci ludzie, którzy czasami się pojawiają w internecie. W Polsce antysemityzm i islamofobia to jest jedno i to samo. Jeżeli chcemy z tym walczyć, to musimy walczyć z tym łącznie. Dziękuję. Oh.
Przepraszam, nie chciałem tak jakoś... Tak, to jest po prostu zaproszenie do dyskusji bardziej. Państwo, wczoraj mam na takiej debacie, na której prowadząca zachęcała do aktywnego słuchania, co znaczy, że Państwo już myśleli o tym, jak to, co mówimy, rezonuje w Was i szykowali pytania. Więc ja też zachęcę do tego bardzo. A od razu zapytam Pani, czy to, co Michał mówi o badaniach, jest odczuwalne w codziennym życiu społeczności żydowskiej w Polsce? Jest różnica doświadczania? Tak, zdecydowanie tak. Ja bym w ogóle rozszerzyła może pole, którym ogarniam doświadczanie antysemityzmu, bo doświadczam go bardzo długo. Również za komuny byłam Żydówką zdeklarowaną, nie wyszłam z szafy, rodzice nic przede mną nie ukrywali, jeździłam na kolonie żydowskie, bywałam w żydowskich instytucjach i kiedy 3 lata temu czy 2 lata temu w wywiadzie dla Ireny Wiszniewskiej, która opublikowała książkę Żydzi z Polski, powiedziałam, że czasami było łatwiej być Żydem za czasów PRL-u niż teraz. Wiele osób mnie pytało, jak to w ogóle możliwe, czy to w ogóle jest prawda. Uważali intuicyjnie, że nie. Tymczasem pomijam sytuację opresji. Czas PRL-u był czasem opresji, był czasem takiego może nawet bardziej mitycznego niż czasami rzeczywistego myślenia o tym, że ci, którzy nami rządzą, są Żydami, więc nie wypada takich rzeczy mówić, ale było coś takiego jak wycofywanie się. Gdy padał tekst antysemicki, a ja mówiłam, ale ja jestem Żydówką, na ogół nie było osoby, która by dalej kontynuowała swoją wypowiedź. To się radykalnie zmieniło. Teraz się mówi, ale przecież ja mówię prawdę. Wtedy nie wolno było tego powiedzieć, a teraz wolno. Kiedyś, gdy się mówiło, jesteś antysemitą, to ten człowiek jakby wiedział, że no, może jestem, ale powiem, że nie jestem. To było coś, czego należało się wstydzić. Teraz to nie jest już przedmiotem wstydu. Po pierwsze można powiedzieć z otwartą przyłbicą, tak, jestem antysemitą i mam do tego podstawy. Po drugie można powiedzieć, nie, to nie jest antysemityzm, ja mówię prawdę. Tak właśnie jest. I to są wszystko też dyskusje. Oczywiście tutaj to jest zauważalne dla wszystkich, że ten antysemityzm rozrasta się jak rak poprzez internet, ale ja myślę, że poprzez przyzwolenie społeczne, poprzez takie oswajanie wolności, niewłaściwe oswajanie wolności, ten antysemityzm staje się bardziej dominujący i bardziej agresywny. Kiedyś on był bardziej wycofany. Chciałabym też tutaj odnieść się do wypowiedzi pana profesora. Chcemy, żeby obcy byli tacy jak my. Otóż Żydom nie pomaga to. Nie pomoże chrzest, nie pomoże zmiana nazwiska, bo wtedy pada zarzut, ale dlaczego oni się ukrywają? Na pewno coś knują. To nie pomaga po żadnej sytuacji, która by się odnosiła do Żydów. Natomiast też jeśli chodzi o islamofobię, to co mówiłeś, ta islamofobia znika wtedy, kiedy się mówi o Izraelu. Wtedy nagle się okazuje, że to Palestyńczycy są uciśnieni, walczą o słuszną sprawę, a Żydzi są opresorami, tak jak naziści. I to jest bardzo częste określenie, które się pojawia. Jedna rzecz wydaje mi się istotna. Wydaje mi się, że bardzo wielu Żydów nie doceniało zagrożenia antysemityzmem w okresie od 1989 roku. Z czego to wynikało? Myślę, że przyczyn było wiele. Było właśnie też zachłyśnięcie się wolnością. Teraz wszyscy będziemy tacy, jak chcemy. Ale w wielu przypadkach był to proces dezasymilacji. Ci Żydzi, którzy dowiedzieli się, że ich przodkowie są Żydami, że rodzice są Żydami, którzy dopiero budowali swoją tożsamość żydowską, początkowo tego antysemityzmu nie dostrzegali. Ja pamiętam
publiczne wypowiedzi nie ma sensu cytować ani nazwisk, ani konkretnych prawda, wypowiedzi, czy w prasie, czy w innych mediach, że antysemityzm jest marginesem. W momencie postępującej desasymilacji, kiedy się okazuje, że ten antysemita mówi do mnie, to ja go słyszę wtedy bardzo mocno. I to rzeczywiście się zmieniło. Społeczność żydowska w pewnym sensie okrzepła i w pewnym sensie się skonsolidowała i stąd ten antysemityzm zaczął być o wiele wyraźniej postrzegany niż kiedykolwiek. I pamiętam też dyskusję, kiedy zakładaliśmy pismo Midrasz, a było to już prawie 20 lat temu, dyskutowaliśmy. Część z nas uważała, że nie należy w ogóle poruszać tematu antysemityzmu ani Holokaustu, bo po pierwsze już właściwie to są problemy, które nas nie dotyczą, a po drugie nauczmy, pokażmy wszystkim, że poczucie tożsamości żydowskiej można budować wokół pozytywnych zadań, wokół tradycji, wokół religii, wokół kultury, wokół literatury, nie stale nie opierając się, wciąż wspierając się wspomnieniami z zagłady i tropieniem antysemityzmu. I przyznam, że na początku staraliśmy się nie poruszać tych tematów, ale okazało się, że one zaczęły wchodzić drzwiami i oknami. I mieliśmy poczucie, że jeżeli nie będziemy pisać o antysemityzmie, to wtedy nie będziemy wspierać społeczności tym i pomożemy im zobaczyć, że to nie są złudzenia, że naprawdę coś się dzieje. Inna sprawa, czy działania nasze okazały się skuteczne, ale po tym może będziemy o tym mówić, ale bagatelizowaliśmy jako społeczność te oznaki antysemityzmu, chociaż jest takie powiedzenie wśród Żydów z Algieru, dawne z czasów jeszcze kolonizacyjnych, że antysemityzm jest jak tramwaj, który rusza spod kościoła świętego Eugeniusza, jedzie przez dzielnice bogate, jedzie przez dzielnice biedne, raz przyspiesza, raz zwalnia, ale zawsze kończy swój bieg przy cmentarzu. Dzisiaj przyszło mi prowadzić dzisiaj taki mroczny panel, wychodzi na to. To jak już mówimy o przyzwoleniu i o tym, że właściwie jest, no, że ono rośnie najwyraźniej. Chciałam zapytać pana Marcina Kąpkiego, czy możemy się wybrać z panem do Białegostoku, potraktować to jako takie studium, jakby jak konstruujemy w społeczności przyzwolenie na ksenofobię, antysemityzm. Jak to w ogóle działa, jak zejdziemy? Moja państwa też nie rozweselę. Nie mam żadnych dowcipów. Białystok i Podlasie, tak jak spodziewałem jej ksiądz, drodzy państwo, to było 2 lata temu. Świat był piękny. To był ten czas tych lepszych badań Michała Piłowicza. Tak, tamte słupki były niżej. To był czas, gdy wydawało nam się, że żyjemy w miarę spokojnych czasach, gdzie Europa jest stabilna, system polityczny znany, nikt nie tonie w Morzu Śródziemnym, nie ucieka. W Polsce rządzi w miarę przewidywalna władza. Konflikt ukraiński w zasadzie wybuchał. Ja miałem poczucie tego, że piszę książkę bez sensu zupełnie, że to jest jakaś niszowa opowieść. Może pan też głośniej, bo widzę, że się pan tak, tego wychylają do przodu. Niszowa opowieść kulturotwórcza mi wyjdzie, albo jakaś na pół folklorystyczna. I ta książka zaczęła być bardzo szybko aktualna. To znaczy, po pół roku pracy ja zauważyłem, że rzeczywistość zaczyna moją książkę wyganiać. Pierwszy sygnał to był taki, gdy zacząłem wyrzucać znajomych z Facebooka. Sąsiadka z trzeciego piętra, matka trójki dzieci, napisała, że jest przeciwko Syryjczykom, bo to są kozojebcy, którzy czekają na to, żeby dobrać się do jej córek. Ja pamiętam rozmowę w filmie było. Zastanawiałem się, jak jest możliwe, że dorosła, zrównoważona, emocjonalnie wykształcona matka trójki dzieci z mężem, stabilnym ekonomicznie, może mówić coś takiego, bo tak naprawdę
Nawet jeśli to była ignorancja, to w jej przypadku nie było tam strachu. Znaczy oczywiście, że to jest iluzoryczne, że ktoś przyjedzie i będzie gwałcił zresztą na zamkniętym osiedlu, na którym brakuje, na którym brakuje tylko drutu kolczastego i wieżyczki strzelniczej, że ktoś będzie gwałcił. Ten strach też był iluzoryczny i do dzisiaj próbuję zdiagnozować, o co chodzi. Zwłaszcza w sytuacji, że mamy do czynienia z tymi elementami mieszczańskimi albo inteligenckimi. Chociaż wiemy, że mieszczaństwo, inteligencja to właśnie jest to, czego nam brakuje. I pamiętam pierwsze spotkanie w Białymstoku z jakimś Staszynem, z chłopakiem, który miał, dowiedziałem się od jego znajomych, że ma wytatuowane na plecach dwie swastyki. I jest jednym z przywódców takich antysemitów, ksenofobów, kiboli, podlaski. Ja byłem bardzo ciekawy jego perspektywy. On w ogóle był zdziwiony, że jakiś dziennikarz do niego dzwonił, bo nigdy w życiu z dziennikarzem nie rozmawiał i powiedział, że on przyjedzie na spotkanie, ale tylko dlatego, że on jest ciekawy, jak wygląda dziennikarz. Ja się zastanawiałem, czy jakoś nie przebrać specjalnie, żeby go nie rozczarować. I spotkaliśmy się gdzieś tam w drugiej w nocy na stacji benzynowej pod Białymstokiem. On rzeczywiście był zdziwiony, chyba, że jak nie zobaczył. I chłopak nigdy w życiu nie widział żyda po niego. Jego rodzice nigdy w życiu nie widzieli żyda. Żydowskość, którą on miał zakodowaną w głowie, to jest po prostu żydowskość pogromowa. To znaczy, on jest z jakiegoś kręgu kulturowego połom rzymskiego, prawdopodobnie dziadków lub pradziadków, którzy mogli brać udział w pogromach żydowskich i te demony ze sobą po prostu przywieźli. I to jest ten antysemityzm, byłem pierwszy raz świadkiem antysemityzmu, który sobie nazywałem genetyczny, to znaczy nie jest genetyczny, tylko jest kulturotwórczy. To znaczy, on siedząc przed telewizorem z rodzicami słyszał te Żydki w telewizji. Rodzice słyszeli od dziadków te Żydki w radiu, bo w telewizji mówiło. I to się przeniosło na bardzo podatny grunt. Do tego pewne warunki socjalne i bytowe tego młodego człowieka, czyli bardzo niski socjalny. Brak wykształcenia, zakończony na szkole podstawowej. No i kościół katolicki. Fantastyczny kościół katolicki na Podlasiu. Kościół ekspansywny, kościół zaściankowy, kościół ograniczony intelektualnie, kościół tak płytki, proszę Państwa, że ja się z tym nie spotkałem. Znaczy, jeśli ja idę drogą, spotykam księdza i pytam go o Żydów, a on mi od razu wali prosto na twarz, że po co o tych Żydach pisać, panie, jak oni na nas plują. Ja pierwszy raz spotkałem się z tym, że doznaję tego uczucia antysemityzmu od obcego mi człowieka. Najczęściej księża się z tym kryją, natomiast od pewnego czasu się nie kryją, a zwłaszcza się nie kryją w tych regionach przygranicznych, gdzie ten kościół jest silnie ekspansywny, jak w tych teoriach Czolowicza, tego serbskiego socjologa. Wyznaczamy pewne granice i uwarunkujemy je pewną symboliką i tamte to doświadczyłem. Czy to jest inny region niż Polska? Nie wiem. No dzisiaj to trudno powiedzieć, prawda, bo wystarczy wejść do internetu i tak jak tutaj pan dr Bilewicz opowiadał i przekonać się na to. Zresztą, że jakbym zapytał Państwa, proszę, ręka do góry, kto wywalił znajomego z Facebooka? Ale pytanie za co? Za nienawiść. Za nienawiść. Zawsze się znajdzie 10%, tak? Te 10%. To jest dużo. Przecież nikt z Państwa nie miał wśród znajomych nienawistników. Najczęściej wywaliliście ludzi, których znaliście, prawda? I to jest niezwykłe, że nie przyjmowaliśmy do naszego kręgu kulturowego morderców, gwałcicieli, ostatnich prymitywów, tylko przyjmowaliśmy ludzi, których wydawało się, że znamy. I to jest dla mnie fascynujące. Jak to się stało, że ludzie, których znaliśmy, właśnie, że w nich wypoczkowało to. Ja pamiętam, jak kilka lat temu odbywała się debata, gdy prezydent Bronisław Komorowski apelował, aby nie dopuścić do tego, by zakapturzone postacie lub w kominiarkach chodziły w różnych marszach, że trzeba pokazywać twarz. Dzisiaj to jest niepotrzebne, ponieważ dzisiaj nienawiść nie potrzebuje kominiarki. Nienawiść nie chce kominiarki, nienawiść chce pokazać swoją twarz, jest dumna ze swojej nienawiści. Nie ma kapturów, nie ma kominiarek. Czasami ktoś ma chustę, ale zauważcie na tych marszach narodowców czy innych. Tam nikt już prawie nie ma kominiarki. Oni są z tego dumni. To o tym mówiła pani, że tak, prawda? Jestem dumny, że jestem antysemitą i to nie sprawia. I w zasadzie o tym jest moja książka w jakimś sensie. Ja się zastanawiam naprawdę głęboko, czy ja gdzieś nie przedziwiam swoimi bohaterami. Ale ja już w dniu premiery tej książki, pamiętam, zauważyłem taką istotną bardzo dla mnie rzecz, jeżeli chodzi o antysemityzm polski. To znaczy antysemityzm wypierający antysemityzm. W moim rankingu, ja nazywam to hate rankingiem, który mam, to znaczy hate, który spływa do mnie, na mnie, prawda? To w ogóle tak jak zawsze zaczynałem lekturę od jakiejś gazety, ciekawego portalu, tak dzisiaj zaczynam lekturę od tego, czy jest jakiś hejt na mnie. A jak nie ma, to sprawdzam, czy mi puls bije. I mój number one, w tym top ten, to jest tak, brzmi. Panie Kąski,
Żeby nam Podlasianom zarzucić antysemityzm, to trzeba być ostatnim pejsem. To jest dla mnie clue polskiego antysemityzmu. Proszę sobie zamiast ostatni wstawić słowo na J. Ja tylko nie chcę tego publicznego słowa powtarzać, bo to brzmi łagodniej. To jest clue. To znaczy, jak jesteś na antysemityzmie? Trzeba być Żydem, prawda, żeby nam zarzucić jakiś kolejny. I o tym jest ta książka. Książka, która stała się niezwykle szybko aktualna. Ta rzeczywistość, ja myślałem, że ja pójdę z rzeczywistością na czołówkę, a to jest inaczej. Ta rzeczywistość mnie dogoniła i wyprzedziła. Ona po prostu za mną biegła. I dla mnie bardzo ważna jest perspektywa władzy w tym wszystkim, w tej nienawiści ksenofobii, która się odrodziła. Perspektywa władzy oparta w Polsce na dwóch filarach. Kościoła katolickiego i polityki. Polityki dawniej była to polityka na szczytach władzy, ale bardzo ukryta. Najczęściej jak wyskakiwał ktoś na trybuny sejmowe z takimi hasłami, to po prostu w ramach porachunków jego partii przenoszono go do tylnych ław i dawano mu na przykład embargo dwa miesiące. Dzisiaj, jak Państwo wiecie, ci ludzie chcą się wręcz przypodobać. To sprawa jest sprawiedliwości. Oni chcą się przypodobać takimi powieściami. Wypowiedzi minister Zalewski, minister edukacji, o tym, że ona nie wie, kto wie władny, mordował. To oczywiście, że ona wie, ale ona punktuje. To jest bardzo ważny sygnał, że ludzie są świadomi tego, że gdzieś jest przyzwolenie. Ta polityka rozlała się niżej, na samorządy. W tych strukturach samorządowych również jest do tego przyzwolenie. Polityka karmi się nienawiścią, ponieważ polityk, który jest miernotą intelektualną, nie ma nic do powiedzenia, nie potrafi wyrzeźbić sobie poparcia na idei jakiejś pracy organicznej, społecznikowskie, nie potrafi z sercem być do ludzi. Dla niego jedynym kapitałem społecznym, politycznym zawsze na dole będzie nienawiść, bo on na podstawie podziałów zdobywa głosy ludowskie. On dzieląc ludzi, zdobywa sobie sprzymierzeńców, mówiąc, tamten jest naszym wrogiem, więc zbudujmy swoją tożsamość. Oczywiście on nie mówi swoim ludziom, zbudujmy tożsamość zbiorową opartą na wspólnym wrogu, bo on tego nie rozumie. On robi to, co idzie z góry. I drugi to jest Kościół katolicki. Byłem bardzo liberalny i miałem niezwykle chrześcijańskie idee oraz dużo wyrozumiałości Kościoła katolickiego i wobec kultury chrześcijańskiej, ale proszę Państwa, zmieniam zdanie radykalne. Znaczy, jestem świadkiem, jako reporter, który żyje w terenie i rozmawia z ludźmi oraz kontaktuje się z osobami, które powinny nieść słowo ewangeliczne. Spotykam się z czymś, co czytam chociażby, nie wiem, w Miastach Śmierci Mirka Tryczyka czy u Barbary Engelking. To znaczy, ja widzę po prostu lata 30. i widzę okres Podlasia, gdzie w Rajgrodzie, w Wąsoszu czy w innych miejscowościach proboszcz wychodzi z okna i strzela z karabinu do Żydów, ze strzelby. Dzisiaj jeszcze tej przemocy nie mamy, ale mamy już język pogromowy i to mnie bardzo niepokoi. I ostatnia rzecz, jeżeli mogę, podsumowując to są moje media. To jest olbrzymie zagrożenie płynące z internetu. Tak jak 10 lat temu wszyscy modliliśmy się o to, żeby postąpić cyfryzacji i tego szybkiego łącza, tak dzisiaj wiem, że internet jest jednym z poważnych zagrożeń cywilizacyjnych. Po pierwsze dlatego, że internet karmi się strachem i nienawiścią. Po drugie dlatego, że mamy dobę bluszczu informacyjnego. Znaczy weszliśmy już w bluszcz informacyjny, gdy ludzie nie potrafią rozróżnić prawdy od fałszu, czyli tej fejkowej informacji od prawdziwej. Jest to związane po prostu z klęską rodzaju. Znaczy z ranga i skala tych informacji oraz to, jak one potrafią się upodobnić do informacji prawdziwych, jest dla nas nie do zdarcia. My nie potrafimy, również sobie z tym nie radzimy jako dziennikarze. To znaczy, dostaliśmy odsunięcie jako liderzy opinii na bok. Dzisiaj liderem jest Kominek, bloger, który mówi, jak żyć. Liderem opinii jest Max Kolonko, który mówi, nienawidzieć to tamtego i tamtego. To są te proste odpowiedzi, które internet daje niezwykle łatwo, ponieważ jest atrakcyjny wizualnie. 20-letni student drugiego roku dziennikarstwa przychodzi do mnie z pretensją, bo z internetu ściągnął bardzo arcyważny film dokumentalny i prosi, żebym ja z nim obejrzał. Na tym filmie, to jest pierwsza scena, lecą samoloty, za samolotami są smoothie. Film, tytuł jest Jude Hemtrails. I na końcu tego krótkiego filmu, w którym narrator mówi, że w smugach samolotowych są związki chemiczne, którym spisek judeo-bolszewicki chce kontrolować nasze umysły. I student, proszę Państwa, pierwszego roku dziennikarstwa pyta mnie, dlaczego się to nie zajmuje. Ja przez 10 minut wyżywam się na nim intelektualnie, używam różnych brzydkich słów, zostaję wezwany na uczelni, na rozmowę, że tak się nie powinno ze studentami rozmawiać. W końcu rezygnuję i stwierdzam, że nie chcę się na tą uczelnię chodzić. Natomiast refleksja, którą mam dzisiaj w głowie, to jest to, że student pierwszego roku dziennikarstwa
obejrzał film stworzony, jak się później dowiedziałem, przez 15-letniego gimnazjalistę z Chicago i ma pretensje do dziennikarza, że się nie zajmuje tematem spisku ideobolszewickiego, tych pierwiastków zdanych. Działa z czego nas zagłasza, jeżeli więcej jest takiej młodzieży. A wiecie Państwo, że jest więcej, bo to widać właśnie w internecie. Nieprawdopodobny u młodych ludzi brak zmysłu krytycznego postrzegania rzeczywistości. Nie spotkałem się z tym jeszcze. Jestem załamany poziomem studentów, z którymi pracuję. Mogę wskazać jednostki z grupy 10-20 osobowej, z którymi potrafię nawiązać intelektualną rozmowę i widzieć w nich ciekawość świata. Co do reszty, jestem załamany. Oczywiście wiem, że teraz wyglądam jak Ramon. Być może panowie na coś ze mną nie zgodzą, może mają więcej różności. Zawsze narzekamy na młodsze pokolenia, ale z takim brakiem krytyczności wobec rzeczywistości się spotkałem. Ja sam się wykłócałem, pamiętam, że buntowaliśmy, a teraz ludzie się po prostu nie buntują. Ładnie pan podprowadził tym to ja tak mocno z książki. Tego, co możemy pana Marka zapytać. Znaczy, czy, bo już tak było, profesor zaczął od tego, że mówił o tym, co można też nazwać tym bluszczem informacyjnym w internecie, naszym zagubieniu, nieumiejętności odróżniania informacji. Potem była mowa wielokrotnie o przyzwoleniu i Michał mówił o internecie. Jak jest ten internet? Czy to jest tutaj głównie innym, czy jakby, bo nie wiem. No internet to my. Spędzamy tam za dużo czasu, nasze życie się tam przeniosło, więc nieśliśmy tam wszystkie nasze zwykłe śmieci, są zbyt widoczne, ale zawsze tam były. Czy coś o tym internet, czyli kto? Zaczynają, żeby jednak odrobinę wesołości wprowadzić, odpowiadając na pytanie, czy nauka sądzi, że jest pan Ramolem? Tak. Dlaczego? Te czasy, kiedy Kominek był liderem opinii wśród polskich blogerów, to z perspektywy internetu to jest właśnie ramolstwo. Kiedy ktoś, kto jest owszem amatorem, ale próbuje w jakikolwiek sposób komentować życie publiczne w Polsce, lepiej lub gorzej, taki Kominek na przykład, to już jest za nami. Bo dzisiaj liderami wśród blogerów są tacy ludzie, mam dużo kłopot do zapamiętywania ksywek, a może Państwo mnie poprawicie. Gimpest? Tak się nazywa Gimpel? Jak? L na końcu. Gimpel? No właśnie, Gimpel. To jest lider polskiej opinii w internecie. To jest człowiek, to oczywiście nie ma to nie żartu. To jest człowiek, który potrafi, który ma kilka milionów, mówiąc językiem internetu, unikalnych użytkowników. Kilka milionów ludzi śledzi jego kanał na YouTube. O czym jest ten kanał? Zupełnie oczy. Naprawdę zapewniam, proszę sobie zobaczyć, jest zupełnie o nim. Tak jest o tym, jak gra w gry generalnie, albo po prostu patrzy na świat. I w tym sensie. Ale przy tym komentuje rzeczywistość, to jest niebezpieczne. No bo on wchodzi w rolę autorytetu. Tylko jego komentowanie, okay, żeby nie zejść za bardzo na Gimpel, jego komentowanie rzeczywistości polega na tym, że on udowadnia wszystkim, że jest lepszym lepszym youtuberem niż jego kolega, który ma tamte kilka milionów również i między sobą się kłóci. No ale poważniejąc i wracając do tematu, przecież to oczywiście jest ważne i interesujące. Rzecz jasna, tak mi się, znaczy z mojej perspektywy bez żadnych wątpliwości internet jest absolutnie kluczowy do tego, żeby zrozumieć, co się dzieje. I chociażby zaczynając od takiej właśnie poważnej naukowej tezy, jaką pan profesor postawił, że Polacy nie mają doświadczenia odmienności. Tak jak spojrzymy w ostatni Narodowy Spis Powszechny, to jak odłączymy ludzi, którzy deklarowali, że są Ślązakami, no to zostanie naprawdę chyba niecałe 200 tysięcy ludzi, którzy wskazują w ogóle, tak, w 38-milionowej Polsce, że mają jakąś inną tożsamość narodową i etniczną niż Polacy. A więc można powiedzieć rzeczywiście, że nie mają, my nie mamy doświadczenia odmienności, ale w moim przekonaniu to nieprawda. My mamy doświadczenie odmienności i w dodatku sami sobie je zbudowaliśmy i zbudowaliśmy je sobie w mediach. Dopóki media nie były nasze, tak nie były nas ludzi, trudno było ten proces przeprowadzić. Teraz mamy internet, te media są nasze, bo są, jak wszyscy świetnie wiemy, społecznościowe, więc budujemy tam sobie konstrukcje, jakie tylko chcemy. I znowu, jakby nie chciałbym się cały czas jednej osoby czepiać, ale powiedział pan, że ten miły chłopak, który przy składaniu mówił o drugiej nocy na stacji benzynowej, to on nigdy w życiu Żyda nie widział. On widział i to bardzo, bardzo wielu Żydów. Tych, których sobie znalazł w internecie, którzy wpisują się w jego świat, których sobie wybrał z tego szerokiego spektrum informacji, które tam może znaleźć. Ja oczywiście miałem na myśli tak naprawdę, to jest obcowanie z pewną symboliką, a nie z kulturowością Żyda, prawda? To są jakby mądre pojęcia, które my tutaj przy stole stosujemy. Ten człowiek, znaczy nie czekając się absolutnie człowieka, tak sam też tak bardzo często robię, ma po prostu, nieładnie mówiąc, swojego walla na Facebooku. Tak? I tam umieszcza te fragmenty rzeczywistości, które z jego przekonania są ważne, istotne i ten świat tam jest zbudowany. On ma swoich znajomych, którzy również mają takie źródła informacji i w ten sposób ten świat okazuje się, że jest spójny. Tak? Wszyscy ci ludzie
podobny sposób podchodzą do podobnych obszarów. To zdecydowanie jest tak, że nasza komunikacja zmienia się ze względu na to, no, co mówimy i piszemy w internecie. Tak, te badania, które Michał robi, one nam pokazują pewne zjawisko od strony ilościowej, a jeśli przyjrzymy się temu, co jest napisane w internecie, ale też oczywiście staramy się jako i fundacja, jako i Collegium Civitas przyglądać temu w sposób systematyczny, czyli po prostu czytać, czy przynajmniej przepuszczać przez automatyczne filtry wszystkie teksty, które są poświęcone danej tematyce w polskim internecie. A później wybierając te, które są w naszym przekonaniu szczególnie istotne, czytać je jeszcze jako człowiek, czyli analizować je indywidualnie. I kilka ważnych wniosków, jak na przykład właśnie ta korelacja, czepiając się jednej tylko rzeczy, korelacja pomiędzy islamofobią a antysemityzmem. Tak i też to, o czym właśnie pan profesor powiedział, że dlaczego skupę Żyda spalono na protestach antymuzułmańskich. Jak się czyta to, co pisze polski internet, to się wydaje dosyć jasne, tak, ponieważ mocno trzyma się teoria, która mówi, że cały ten kryzys migracyjny jest wywołany przez Izrael, który ma plan, który ma spowodować usunięcie ludności arabskiej z Bliskiego Wschodu. I że to Izrael w związku z tym jest odpowiedzialny za kryzys migracyjny w Europie. I to jest jakby zupełnie inna, ja podaję tylko przykład jeden, to jest zupełnie inna sfera rzeczywistości dla jasności. Tak, widzieliśmy przed chwilą badania, które były reprezentatywne dla polskiego społeczeństwa. One mają zupełnie inną wagę, ale też zupełnie inną perspektywę, bo one nam coś mówią o ludziach. Internet nam mówi tylko o kulturze, o tym, co czytamy, o tekstach. To nie jest tak, że Polacy są tacy, ale Polacy czytają takie teksty, tak? Bo możemy się jakoś tam bardzo odsuwać, możemy wyrzucać znajomych z Facebooka, ale jednak te teksty do nas, a jak nie do nas, to do innych ludzi czytają. Więc w tym sensie to jest ważne tak bardzo, co jest napisane w internecie. No i teraz ten obcy w internecie, tak to nasze badania czy monitoring pokazuje, on nie jest taką wyabstrahowaną czy zgeneralizowaną figurą obcego. To jest obcy, który ma konkretną twarz. Czy ta twarz istnieje w realnej rzeczywistości, tak, w tym świecie fizykalnym, to jest inna rzecz, jakby w ogóle my tam nie sięgamy. Tak? Ale w internecie to jest realna twarz. Widać to, kiedy porównuje się teksty dotyczące poszczególnych mniejszości. Nawet jeśli z tych tekstów, z tych wypowiedzi wybierze się tylko te, które są niechętne czy nienawistne, to one są bardzo zróżnicowane ze względu na tą domniemaną specyfikę mniejszości. Inaczej wygląda mowa nienawiści, która jest skierowana przeciwko Żydom. Inaczej wygląda mowa nienawiści, która jest skierowana przeciwko Ukraińcom. Każda mniejszość ma jakby swój, można powiedzieć, zbiór argumentów, po które sięgają osoby, które chcą w tę mniejszość uderzyć. I ten zbiór argumentów jest, tak, on jest w pewnym sensie racjonalny. Tak, to znaczy on oczywiście wynika w dużej mierze ze stereotypów, ale wynika też na przykład ze wspólnej historii. Wynika też rzeczywiście z tych wszystkich wydarzeń, tak, które chociażby właśnie na tle historycznym różnią Polaków i Ukraińców. Więc to nie jest tak, że w internecie ludzie plotą cokolwiek, albo że tam tylko i wyłącznie używają inwektyw. To jedna rzecz. Druga rzecz taka, że właśnie konstruują tam, dzisiaj byśmy ładnie powiedzieli, spójne narracje, które są wewnętrznie spójne, które są przekonujące. To, o czym mówimy, że ta mnogość opinii, która jest w internecie, ale nie tylko opinii, no bo dzisiaj jakby oddziałujemy, to jasne, nie tylko dzisiaj, nie tylko i wyłącznie słowem, ale również obrazem. Obrazem rozumianym jako fotografię, obrazem rozumianym jako film, czy wreszcie obrazem rozumianym jako jakiegoś, jakaś infografika, która nam pokazuje pewien proces, tak, gdzie możemy przedstawić. I pełna zgoda co do tezy, która tu pewnie już za dwa razy padała, czyli do tego, no trudno powiedzieć, tak, czy analfabetyzmu medialnego, czy przynajmniej braku krytycyzmu medialnego. Odnośnie wyborów w Stanach Zjednoczonych, tekst, który kilka dni temu, tak, wczoraj czy przedwczoraj się pojawił w sieci, który pokazuje analizę wypowiedzi na Facebooku odnośnie dwóch kandydatów w Stanach Zjednoczonych, po prostu głośno się zrobił bardzo szybko, i który pokazuje, że te dwie krzywe, liczba faktów, znaczy liczba wypowiedzi odnoszących, które są prawdziwe i liczba wypowiedzi, które są zmyślone, w trakcie kampanii wyborczej, na Facebooku generalnie, w trakcie tej kampanii w Stanach Zjednoczonych się przecięły. Więcej jest wypowiedzi wymyślonych, fałszywych na Facebooku dotyczących dwóch kandydatów na prezydenta, niż tych wypowiedzi prawdziwych. I, no i teraz jakby możemy zacząć dyskutować tak i... Jeszcze przepraszam, one są bardziej popularne.
mm-hmm. będzie fałszywy. Tak? Serwis BuzzFeed to ostatnio opisywał, polecam Państwu, że im bardziej fałszywa, tym bardziej popularna. To jest atrakcyjna w przekazie, jak rozumiem, prawda? Tak, tak. No to jest, są oczywiście różne też pomysły, w jaki sposób, bo sam Facebook próbuje sobie z tym radzić. Tak, między innymi pojawiły się zapowiedzi, że nie będą wypłacane pieniądze, tak, czyli ekwiwalent za reklamy dla tych stron, które publikują treści, które są jednoznacznie fałszywe. No ale oczywiście z punktu widzenia polityki to jest dyskusyjne. To jest inna rzecz. Czyli raz jeszcze. W internecie mamy spójne opowieści. To, że w naszym przekonaniu, tak jak tutaj siedzimy i się zastanawiamy, one zupełnie nie pasują do świata, to ja sądzę, nie ma aż tak wielkiego znaczenia. One są spójne na poziomie opowieści, one są spójne na poziomie tej grupy, która komunikuje się z wykorzystaniem nowych mediów. Na ich potwierdzenie mamy przecież, tak, zobacz, tu jest zdjęcie, tak, tu jest film, a w ogóle jeszcze widziałem taką infografikę. Coraz mniej się dyskutuje, znaczy to bardzo rzadko tak można spotkać, że ktoś powie, no dobrze, jakie jest źródło tego. Gdzie, skąd ta informacja pochodzi. Zdjęcie podpisane i ono jest wielokrotnie powtarzane i buduje mity, które narastają wokół określonej mniejszości. Tak, żebyśmy znowu nie podpisali. Nie, no tak właśnie, okej, to też Pan nie pomógł, żeby było jakoś tak jaśniej. Lepiej na tym świecie. Jak na razie. Tak, więc dalej jest miałcznie. To ja bym jednak nas zachęciła, żebyśmy, nie wiem, może dalej będzie, nie uda nam się wyjść z tego impasu, ale żebyśmy nie wyszli stąd potem zupełnie bez żadnych odpowiedzi albo wskazówek, to żebyśmy porozmawiali trochę o tym, co się Wam wydaje, że można, albo jest w zasięgu ręki, żeby robić. To znaczy, co jest skuteczne, czy wiemy o jakichś skutecznych metodach, sposobach, technikach jako socjologowie społeczni, czy socjologii kultury, czy jest coś, co z tego tych doświadczeń i wiedzy naukowej możemy wziąć, żeby zastosować, bo mówimy też w dużej mierze do praktyków. Dobrze, żeby ci praktycy byli też dobrze poinformowani w tym, co działa, co nie tracili energii, bo szkoda jej na to, żeby fałszywymi ścieżkami podążać. I chyba dlatego chciałabym zacząć od Beni. Czy Wy się starajcie jako Stowarzyszenie Żydowska zapobiegać antysemityzmowi? Czy też, bo to jest też pytanie, czy to jest w ogóle Wasze zadanie? Czy to jest może zadanie, ja bym sobie myślała, że chyba nie jest Wasze zadanie. Ale no tak czy jakie macie z tym doświadczenia i czy jest też jakieś obserwacje co do tego, co może zadziałać, czego doświadczacie jako działającego, albo przynajmniej też takiego, bo myślę, że też można próbować przeciwdziałać, a jednocześnie robić to dosyć niefortunnie i też dalej wchodząc w stereotypy, to też widzimy czasem różne działania edukacyjne na pełnych obejmów. No cóż, ja nie powiem nic optymistycznego. Nie powiem Panowie, nic, to może proszę pomyślcie. Nic optymistycznego, ponieważ z mojego doświadczenia jako osoby, która jeździła z wykładami, prowadziła kursy dla nauczycieli, uczyła młodzież, pisała teksty, naprawdę mam poczucie głębokiej porażki, bo widzę, że jest gorzej, a nie lepiej. I moje przekonanie jest takie, że po pierwsze, żeby walczyć czy przeciwdziałać jakiemuś zjawisku, trzeba sobie najpierw uświadomić, że ono istnieje. To ma związek z tym, co mówiłam przedtem. Jeżeli mamy do czynienia ze stałym zaprzeczaniem istnienia antysemityzmu, to z czym my mamy walczyć? Musi dojść do tego, żeby ta diagnoza trafiła, to znaczy jest antysemityzm. Ja myślę, że musimy go jakby też na nowo zdefiniować, co jest antysemityzmem, bo tutaj te granice zdecydowanie się rozmyły. I przede wszystkim, i co najważniejsze, wszystkie nasze działania, które podejmujemy jako jednostki, czy jako organizacje, czy jako grupy, rozbiją się po prostu o ścianę, jeśli nie będzie jednoznacznego wsparcia od czynników, od najwyższych autorytetów, od władzy, od Kościoła. Bez tego naprawdę to jest tylko, po prostu będziemy małymi myszkami, które sobie cicho piszczą.
bo nie wystarczy, że prezydent Rzeczpospolitej powie w Kielcach, że to straszne było, że był pogrom, że pani premier Szydło też powie, że antysemityzm jest niedopuszczalny, bo to są takie komunały, które się wypowiada przy uroczystych okazjach. Tylko naprawdę przede wszystkim zacząć od pani Zalewskiej, od dyrektora IPN-u i pokazać od tej pani poseł, która wczoraj chciała już deportować tych, którzy się deklarują jako ateiści, muzułmanie czy w ogóle nie katolicy i nie chcą respektować Konstytucji Polskiej. Pani poseł Pielucha, zapamiętajmy to. Pielucha, tak, nie jest trudno zapamiętać. Z tego co wiem, oficjalnie społeczność żydowska, czy gmina, czy różne organizacje walczą w takich drobnych sprawach. To znaczy są zgłoszenia z małych miasteczek o antysemickich atakach, są procesy. To wszystko jest taka drobiazgowa, codzienna robota. Notabene wczoraj rozmawiałam z jedną z urzędniczek gminy żydowskiej, ona mi powiedziała, że zmienia się również sytuacja, radykalizuje się w takich kontaktach na szczeblu urzędniczym, że zdecydowanie czuje taki antysemicki smrodek przy załatwianiu spraw urzędowych. I to się rzeczywiście zmieniło w ciągu ostatnich lat. Czasami wspólnie organizacje żydowskie działają, czasami piszą listy, czasami działają razem z tym stowarzyszeniem Otwarta Rzeczpospolita. To coś zapewne daje. Wiem, że monitorowanie jest. Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego prowadzi monitoring incydentów antysemickich dotyczących jednak głównie obiektów, tak, cmentarzy, obiektów sakralnych. To wszystko jest bardzo mało. Ja mogę powiedzieć, że ja prowadzę małą, prywatną walkę w Onecie. Zawęziłam sobie pole działania i po prostu... Dalej dość szerokie. Tak, czytam tekst, z treści tekstu domyślam się, że będą posty antysemickie i reaguję na nie, to znaczy zgłaszam do moderacji. Początkowo, to też jest ciekawe, początkowo jakiś automat mi odpowiadał, że to nie jest sprzeczne z regulaminem, ale ja uparcie udowadniałam, że to jest jednak sprzeczne z regulaminem i następowało zdjęcie komentarza z internetu, ale co ciekawe, jeżeli zgłaszam zastrzeżenie z paragrafu tam wyliczonego, że wymieniona odpowiedź, wskazana przeze mnie wypowiedź nawołuje do nienawiści rasowej, religijnej i tak dalej, prawie zawsze jest odrzucana. Natomiast jeśli napiszę, zgłoszę tę wypowiedź tę samą, jako obarczającą niesprawdzonymi zarzutami osoby lub instytucje, wtedy rzecz zostaje zaakceptowana i zastanawiałam się dość długo, jak to się dzieje. Ja myślę, że też prowadzone są jakieś statystyki. Być może to ma z tym związek, jak myślisz, Michale? Po prostu może administrator. A to już jest jakaś pozytywna informacja praktyczna, że można tak, w ten sposób. Tak, ale to jest ten malutki odcineczek. I oczywiście wszyscy możemy sobie, no jest przykro to mówić, bo ja widzę tyle młodych i entuzjastycznie nastawionych osób, ale ja mówię na podstawie wieloletniego doświadczenia. Było lepiej i działaliśmy, mimo to, że działaliśmy, jest gorzej. Co możemy jeszcze zrobić? Musimy mieć wsparcie, musimy może bardziej aktywnie zabiegać o to wsparcie. Ja wiem, że się pisze listy do pana prezydenta, pan prezydent nie odpowiada, nie odpowiada żaden jego urzędnik. Czy powinniśmy to zintensyfikować, tego rodzaju działania? Bo bez wsparcia tych instytucji, bez wyłuskania w kościele
bo przecież to nie jest taka magma. Może ta magma rzeczywiście ma oblicze wrogie, ale przecież są inni. Czy powinniśmy zabiegać, czy powinniśmy... Ja myślę, że bez takich działań po prostu będziemy dreptać w miejscu. Będziemy mieli poczucie, że coś robimy, ale po iluś latach to poczucie zamienia się w taką gorycz porażki. I mogę to o sobie powiedzieć. Tak to wygląda z mojego punktu. Ja może nawiążę do tego apelu do Kościoła. Pani mówi, że być może jest, nie jest to magma, że jest nadzieja, że tam są ludzie, z którymi można rozmawiać. Arcybiskup Hozer ma pełne prawo głosu, arcybiskup Jędraszewski, ojciec Ryzyk, wielu ludzi będących bardzo wysoko w Episkopacie Polskim mówi językiem na granicy pogromowego, językiem nienawiści, z wyjątkiem ostatnio arcybiskupa Gądeckiego. Natomiast głos odbiera się choćby księdzu Błonieckiemu. No to jest odpowiedź na to pytanie, z kim rozmawiać? To jest moim zdaniem w Kościele już poszło, znaczy Kościół myślę, że znowu poczuł, że może być dobrze, że znowu możemy być ekspansywni, znowu możemy coś zrobić, zdobyć. Polecam Państwu książkę, która niedawno wyszła w wydawnictwie czarnym, papież i Mussolini. W zasadzie można by powiedzieć, że po Piusie XI, po Piusie XII to już nie powinno się nigdy powtórzyć. Znaczy już nigdy Kościół nie powinien. Kościół dostał tak mocno wówczas za mariaż, najpierw z Mussolini w przypadku Piusa XI, a później Pius XII, który przed silny mariaż z hitleryzmem. Rzeczywiście powinien się nauczyć tego, że powinien się trzymać daleko od faszyzmu. Natomiast wniosek, jaki płynie z tej książki, która oparta jest, to jest bardzo ważne, na archiwalnej dokumentacji Watykanu, utajnionej w 2006 roku. Wniosek, jaki płynie, to jest taki, że Kościół katolicki czuje się świetnie w każdym systemie, pod warunkiem, że są zagwarantowane jego przywileje. Dowiadujemy się tego pomału, bo nie wszystkie archiwa jeszcze zostały odkryte. I dla mnie apele do Kościoła są niestety bezskuteczne. Ja tylko widzę możliwość apelowania do intelektualistów katolickich. Do laikatu katolickiego. Tak miałam to na myśli. Ja się zastanawiam, gdzie jest laikat katolicki, który słynął zawsze z tego, że jest niezwykle wyczulony na tego typu sytuacje, takiego języka i napiści. Nie ma to, ja go nie widzę. Nie ma tego. Odebrał swoją lekcję, że tak go nie słucha. Każdy, kto. Jeżeli mogę jako laikat katolicki. Tak, każdy dostał po nosie po prostu. To tylko próbował wychodzić z inną koncepcją niż koncepcja tej drogi ekspansywnej. Ale ja już może skończę Kościele, bo... Nie, bo ja się zastanawiam, gdzie jest Polska Rada Chrześcijan i Żydów. Jeszcze niedawno padały z tamtej strony... Jak pani się dowie, to proszę mi przekazać. ...deklaracje. No ja wchodzę regularnie na ich stronę i nic nie widzę. Nawet... To jest chyba też... Bo na przykład ja mam... taki mały członek tej rady, ale no, aktywny, natomiast to jest też, ja na przykład mam niewielkie oczekiwania osobiście co do takich deklaracji, nie wierzę w ten list tej deklaracji, szczerze mówiąc. A teraz jest, Państwo pewnie w tym roku podpisali listów i petycji bardzo dużo ich wiąże z prywatną, bo jest duża inflacja. Ja nie wiem też do końca, bo czasem jak widzę, że mam takie poczucie, że podpisałam 3 w tym tygodniu i choćbym z tymi 3 kolejnymi się zgadzała, to te listy jest też to pewien nadmiar. Te listy też są elementem bluszczu informacyjnego. No właśnie. Więc Kościół, to może w dyskusji, bo jeszcze chciała, jeszcze dalej wrócimy. Ja mam sama własną tę historię lokalną bardzo, z tamtego kościoła, z tego placu. I właśnie ona też pokazuje, jakby dlaczego intelektualiści katolicki, czy nie intelektualiści, ale dlaczego to nie jest tak łatwe, to sprzeciwianie się nie jest łatwe i nie przynosi koniecznie efektu. Ja byłam maturzystką, jak się zgłosiłam do proboszcza parafii po drugiej stronie placu, że może by coś zrobić z księgarnią, którą wtedy prowadzono pod kościołem, księgarnią antypatriotyczną, pełną wszelkiego rodzaju antysemickiej literatury, ale również takiej antykościelnej, no spekulacje o tym, czy prymas jest na pewno, znaczy czy prymas nie jest Żydem, powiedziałam, że może to zadziała chociaż na prymasa w tej pamięci Glempa, ale raz, że na proboszcza nie zadziałało, bo uznał, że musi wynajmować piwnicę, bo inaczej gminią. Na Poję Warszawską mimo moich starań nie zadziałało, a jeszcze bardziej nie działało to, że byłam 18-letnią dziewczynką i jak się przyznałam, że nie mogę przyjść na spotkanie, mam maturę, to po prostu nie byłoby podziękowano, nigdy nie odzwoniono. I wszystkie takie próby, jak się udało to włączyć w tygodnik powszechny, znak, więź, po prostu podpisywać listy, nie wiem, jeszcze pamiętam, że biegałam, jeszcze Jan Nowak-Jeziorański podpisywał prośbę do prymasa, żeby zamknął księgarnię. I ileś tam, ileś jeszcze osób takich właśnie już nieżyjących autorytetów, prosząc, że prosimy Cię, prymasie, ale to jako naszego tutaj przywódcę, natomiast jesteśmy bardzo przeciwni temu, co tu jest. I to po prostu, no nachodziliśmy się, żeby zebrać te podpisy, to tyle z tego było. Dalej nie uważano, że w ogóle nie można nas kompletnie traktować jak powietrze, więc rzeczywiście ja się zgodzę, że
kwestia, jaka jest problemem tutaj, a być może myślę się... jeden dzień to zniknęło. Nie, to był ksiądz Michalczyk, to było, zajęło to 5 lat i teraz puenta jest taka, i to też jest apropo przyzwolenia, puenta jest taka, że po 5 latach, kiedy zniknęła księgarnia po cichu, pojawił się na dobrowo rzeczywiście, był pod urzędnikiem kurii, z którym ja rozmawiałam na samym początku i wtedy mi powiedział, że to zajmie może nawet 3 miesiące. Zajęło mu to 5 lat, został proboszczem, zamknął i jak polska prasa go pytała, dlaczego zamknął księgarnię, to mówił, nie, ja chciałem czynić własną księgarnię, żeby parafia prowadziła swoją księgarnię. Jak zagraniczna prasa go pytała, dlaczego zamknął księgarnię, to mówił, ponieważ Jan Paweł II powiedział, że antysemityzm jest grzechem, zamknąłem księgarnię, bo nie może się księgarni. No nie jest to też skuteczne, znaczy jakby jest skuteczny, bo zamknął, ale kamuflowanie swoich motywów albo granie na dwa fronty tutaj bezpieczne, bo nie miał protestów narodowców pod kościołem, ale... Także... Ja jeszcze dopowiem do Pani. Problemem Kościoła Katolickiego w ostatnich 25 latach jest również bardzo niski poziom nauczania w seminariach. Tak, to tak. Tam nie ma kadry naukowej. W seminariach szkoli się tak naprawdę rezydentów parafii. Szkoła zawodowa. Tak. Ja wiem, bo kończyłam. Tak, bo to jest szkoła zawodowa. Bardzo niski poziom intelektualny księży, brak lektur. Tam nie ma czegoś takiego jak spór na drugim roku seminarium między agustynizmem i tomizmem. Tylko po prostu rycie pewnych formułek. Ksiądz Jacek Międlar jest jednym z tego przypadków. Znaczy to jest młody człowiek skrzywdzony, którego gdzieś po drodze ktoś nie wyjął, nie włożył mu fajnej książki, nie wiem, Barańczaka, kogokolwiek i nie ustawił jego wrażliwości i jego soli. Tylko nakarmił go po prostu najbardziej ordynarną, nacjonalistyczną literaturą, jaką można przekazać. To jakiś być może background społeczny, który się u niego wywodził, albo traumy przekazywane z pokolenia pokolenia. I tak się to robi. I niestety Kościół katolicki nie robi studiów. On zasysa tych ludzi, ponieważ to są ludzie zewnątrz sterowani, którymi bardzo łatwo pokierować, pokazując im pewne hasła nienawistne, a oni później prowadzą te swoje owieczki. Ostatni film na YouTubie z udziałem już nie księdza chyba, nie, Jacka Mundlara, pełen pasji, wigoru, nienawiści. On wygląda tam jak jakiś młody Mussolini jeszcze z włosami. Rzecz tak nieprawdopodobna jeszcze kilka lat temu. Nie do pogodzenia z tym, o czym myśleliśmy. To jeszcze wrócimy do tej naszej. Ja trochę też czytałam się tutaj swoim wspomnieniom, ale to miejsce to robi i to jest mowa o kościele. Chciałam Michała zapytać, bo wiem, że się zajmujesz też badaniem, co działa, a co nie działa. Ja też myślę, że łatwo, jeszcze wróćmy może do tego kościoła, bo myślę, że łatwo nam jest uderzać w kościół, bo to jest poza ZUS-ą, dla wielu z nas jest to dosyć odległa instytucja. Natomiast ja mam większy problem z rolą na przykład mediów. I tak jak mówiliśmy tutaj o tym bluszczu, to on też jest generowany trochę przez media. I to jest... Tak, bo się tym karmimy, no. Właśnie, i to jest coś, co mnie najbardziej boli, kiedy widzę, że do takich gazet jak, nie wiem, Washington Post, New York Times, czy w Guardianie chyba są komentarze, ale nie, w wielu tych znaczących gazetach na świecie nie ma możliwości komentowania artykułów, ponieważ te gazety biorą odpowiedzialność za treści, które umieszczają na swoich stronach. Otóż w Radzie do spraw przeciwdziałania ksenofobii, w której mieliśmy okazję z wszystkim działać przez jakiś czas, błogosławionej pamięci, przynajmniej, to w tejże Radzie wielokrotnie spotykaliśmy się z przedstawicielami portali informacyjnych w Polsce, z przedstawicielami mediów, również gazeta.pl, z wirtualną Polską. Za każdym razem słyszeliśmy, jak to u nas mamy moderowane te komentarze, to przecież to niemożliwe. To mówiłem przedstawicielka wirtualnej Polski, po czym wyciągałem, wpisywałem wirtualna Polska Żydzi, pojawiała się informacja o nagrodzie dla Olgi Tokarczuk i pod nią trzy wyróżnione komentarze, jako te najbardziej widoczne, wszystkie dotyczyły tego, że ta straszna Żydówa szkaluje Polskę. Tak? I teraz ja mówię, no to świetnie, tak wygląda moderacja. Moderacja forów... Ten, kim jest moderator? Ale ona w ogóle nie działa. Znaczy to w ogóle nie działa wtedy, kiedy bo jeszcze jest taki zalew informacji, który nie jest nie sposób moderować. I teraz jeszcze tylko dodam, że Gazeta Wyborcza w momencie napływu, w największej fali napływu uchodźców do Europy, przez jakiś czas zatrzymała możliwość komentowania. I ja uważałem wtedy, że to jest w ogóle wspaniałe osiągnięcie. Potem, jak miałem okazję rozmawiać z przedstawicielem Gazeta.pl, ta kobieta powiedziała mi, to była tragedia, my tego nie powinniśmy byli robić. Po pierwsze, to uderza w wolność słowa, a po drugie, to jest w ogóle, no biznesowo też bardzo głupie. Tak, klikalność. Ale pan rozmawiał z tą Gazeta.pl czy Wyborcza? Gazeta.pl, nie Wyborcza. To jest inna firma. Ja wiem, zawsze tak. Ale tylko to jest pewien problem.
to są zyski. I to są te same brudne pieniądze, jakbyśmy rozmawiali na przykład z przedstawicielem kopalni diamentów w środkowej Afryce. Tak? Gdzie ludzie pracują z pełnym pogwałceniem jakichkolwiek praw, które to kopanie, które ten biznes diamentowy odpowiada za straszną przemoc w Afryce. To są brudne pieniądze. I dzisiaj wiemy, że na przykład no, głupio jest kupić sobie jakiś brylant, prawda? Stamtąd. No jakoś to jest z tym problem. Ale może nie jest. Ale moim zdaniem to samo jest z odpowiedzialnością tych firm, które są dostarczycielami informacji dzisiaj. To znaczy, że tu jest potężna. Jak popatrzyliśmy na to, sama informacja o zamachu terrorystycznym, jeżeli poda się wyłącznie w niej przynależność religijną sprawcy zamachu, a nie doda się na przykład informacji o tym, że społeczność muzułmańska w tej samej miejscowości odcięła się od sprawców, tak? I zrobiła na przykład pikietę w tej sprawie. Taka informacja bardzo rzadko trafia do tego. Natomiast jeżeli nie da się tej informacji, wówczas ona odbiorcy tej informacji, u odbiorców wzmaga się antysemityzm. Wystarczy dodać tą jedną drobną informację. Społeczność muzułmańska zaprotestowała przeciwko temu zamachowi, a ludzie wtedy przyjmują ten artykuł, próbują go zrozumieć, ale nie wzbudza to w nich islamofobii, lęku przed muzułmanami w otoczeniu. Więc ja myślę, że to jest ten. Jeżeli coś sugerować, to sugerować mądre przekazywanie informacji o świecie z całą jego złożonością i odpowiedzialność za to, co jest na stronach internetowych. Wtedy, kiedy chcemy być poważną gazetą. Znaczy, ja wiem, że poważne gazety kończą jako bankruci pewnie prędzej czy później. No, to jest słuszne. Ale New York Times zwolnił już 500 ludzi, Washington Post kupią Chińczycy prawdopodobnie. No właśnie. Albo Amazon. No, skończy się powaga. To jest problem niestety całego rynku mediów na świecie. To, że dzisiaj gazety w Polsce uchodzące za liberalne czy lewicowe mają problemy, to nie jest wina PiS-u albo jakiejkolwiek władzy. To jest po prostu wina kryzysu, ogólnoświatowego kryzysu mediów kupowanych. Nikt sobie z tym nie radzi, nikt nie znalazł tej formuły. Absolutnie się z panem zgodzę z tym, że hejt rodzi się w internecie w dużym stopniu, jest kontrolowany przez wydawców, jest specjalnie kontrolowany, dlatego że generuje ruch, a ruch generuje pieniądz, to jest tak zwana magia kliki. I ta klikoza, która się rozlewa, niestety jest poza kontrolą. My się do tego przyczyniliśmy. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Czy mogliśmy to zrobić inaczej 10 lat temu? Pewnie nie. Nie sądzę, ponieważ nikt nie przewidział tego, jak będą skutki nieprawdopodobne. To jest tak jak z książką, ja to podaję jako przykład teraz. Jak to jest możliwe, że Ameryka wygrała Trumpa, skoro 10 lat temu Philip Roth napisał książkę Spisek przeciwko Ameryce, który przewidział to wszystko, pokazał skutki tego. I teraz pytanie, czy można po czytelniczce takiej książki w takim kraju wybrać takiego człowieka? Tak, ponieważ tę książkę przeczytało może 20 tysięcy ludzi. Prawda? Mieliśmy wiele sygnałów, zignorowaliśmy je, no ale takie też jest życie medialne niestety, że najpierw zawsze rzucamy się na pieniądze, a później zastanawiamy się nad tym, jakie są konsekwencje. Natomiast są podważni wydawcy, to są moi szefowie. My się często najpierw zastanawiamy nad tym, jakie są skutki. Ja akurat pracuję w dużym formacie. Od kilku miesięcy w dużym formacie, w zasadzie wydajemy już historie dotyczące gniewu, tego jak się ludzie agresja. Wpuściliśmy jedną dziewczynę do organizacji, do NR-u, żeby pokazać, kim są ci ludzie. Specjalnie nie podawaliśmy agresji, nie pokazywaliśmy bestii. I dostaliśmy zarzut, że to jest nudne. Że ci ludzie są normalni. Ale od kogo to jest? A to wystarczy sobie poczytać, prawda? Co w ogóle pisać o tym, że w ONR-ze są normalni ludzie. A ja tłumaczyłem, że właśnie po to, żeby pokazać, że zło robi się z banalności, z codziennych czynności, z tego, że się w wózku dziecko kołysze, a za chwilę idzie na zebranie i namawia się, jak zniszczyć samochód ginekologowy. Tak się rodzi zło. Zło się nie rodzi jak w kalkach kulturowych, że człowiek, który jest w ONR-ze, przebrany za Boga śmierci, wychodzi i morduje ludzi na ulicy. Najczęściej to jest właśnie to, się dzieje spokojnie, tak jak chociażby w historii społecznej III Rzeszy. I to się nazywa atrakcyjność przekazu. Ja nie mam sobie do zarzucenia zbyt wiele, także dlatego, że jestem za młody, ale jest wielu ludzi, którzy być może gdzieś w latach 90. powinni pomyśleć o innej formule edukacji. Tylko, gdyby tak było, że zrobiliśmy coś z tego, to pytanie, dlaczego w Ameryce to samo, dlaczego w Wielkiej Brytanii to samo, dlaczego we Francji za chwilę wygra Marine Le Pen, bo to jest bezdyskusyjne, że ona wygra, i mamy brunatny świat. Może odpowiedzią jest to, ale bardzo pesymistyczne, co mówi Timothy Snyder, że być może Europa chrześcijańska znudziła się pokoju. Bo przecież mieliśmy najdłuższy okres w historii Europy chrześcijańskiej. 70 lat pokoju, nigdy wcześniej. No nie, wojna w Jugosławii. Właśnie, ja widzę, że się pan... No tak, tak, to są, no, ale to jest to uznawane zawsze za ten konflikt społeczny lokalny. Jeśli mogę... Czyli co zrobić, żeby było inaczej? Tak to już wielokrotnie tutaj padało, ale zbierając tutaj podsumowując. Bo to jest oczywiście tak, że w tym sensie to jest wina mediów, ale mediów pojmowanych globalnie, że tak na to przyzwalają. To nie jest wina
naszej sytuacji tutaj lokalnej. Bo wiadomo dokładnie, czyja to jest wina. To jest wina Billa Clintona, który w połowie lat 90. zezwolił na to, na uchwalenie takiego aktu prawnego, który w Stanach Zjednoczonych zwolnił internet z odpowiedzialności za słowo i ten akt został skopiowany przez systemy wszystkich państw. W Polsce również mamy takie prawo, że jak gazeta jakakolwiek opublikuje tekst, to jeśli my uważamy, że ten tekst godzi w nasze dobre osobiste albo jest mową nienawiści, no to redaktor naczelny czy gazeta jako instytucja jest za to odpowiedzialna. Internet? Nie. To znaczy portale internetowe nie są. Nie są z jedną drobną, jakby drobnym, ale jakby kluczowym wyjątkiem. Nie są tak długo odpowiedzialne za to, co na przykład jest napisane na forach internetowych, jak mówiła pani o wirtualnej Polsce. Oni mogą powiedzieć... Okej, czy o Onecie. Wszystko, okej, Onet. Oni tak długo mogą mówić, że to nie jest ważne, co tam jest napisane, dopóki my ich odpowiednią formułą prawną nie powiadomimy. Jeśli ta formuła prawna, tak reklamując trochę własne podwórko, jest na przykład gotowy list na stronie projektu sieć-tolerancji.pl. Taki list w postaci maila trzeba tam wysłać i w momencie, kiedy ta instytucja jest zgodnie z literą polskiego prawa powiadomiona, ona jakby wchodzi w buty w tym momencie normalnej redakcji. Czyli oni mają dwa wyjścia. Albo zlikwidować ten post, co robią zdecydowanie najczęściej, chociażby dlatego, że takich mailów nie ma dużo, albo stanąć z otwartą szubicą, to znaczy na przykład iść za chwilę na proces sądowy i udowodnić, że tak jest albo tak nie jest. Ponieważ tylko, to jest tylko jeden post, tak? Tylko nie, 1000 klików albo 10 tysięcy klików, cokolwiek takiego, znacznie sensownie jest po prostu wyrzucić ten jeden post, niż rzeczywiście ryzykować procesem sądowym. Więc zanim jakby przejdziemy do prokuratury, mowy nienawiści, tym podobnym historii, najbardziej skuteczną metodą jest zawiadomienie pośrednika, czyli zawiadomienie instytucji, tam jest zawsze adres, o tym, że znaleźliśmy treść, która w naszym przekonaniu łamie na przykład Polski Kodeks Karny, bo jest mową nienawiści, znowu łamie na nienawiści. I to zazwyczaj działa. Tak, oczywiście jeszcze do tego kwestia skali. A to, że media, no, niestety hipotetycznie, mogłyby wziąć na siebie odpowiedzialność. Myśmy kiedyś, już ładne kilka lat temu, czy jako Fundacja Wiedza Lokalna, zrobili pielgrzymkę. Byliśmy praktycznie w każdym dużym polskim portalu wydawcy internetowym, we wszystkich portalach horyzontalnych, łącznie z Agorą, tak jest gazeta, która nie miesza z innymi tytułami. I wszędzie jakby z tą samą dyskusją, czyli że to jest coś, czemu można przeciwdziałać na różne sposoby, można skutecznie moderować. W sposób oczywisty, tak, to w pewnym sensie można powiedzieć, był taki marsz naiwnych, którzy chcą zmieniać świat. Spotykaliśmy się mniej lub bardziej, tak, albo jasno nam mówiono, co mamy zrobić i gdzie się popukać, tak, bo przecież ich biznes na tym stoi, no, albo grzecznie nam tłumaczono, że oczywiście zastanowimy się i zobaczymy, co z tego wyniknie. Na różnych debatach, tak, też publicznych, w których brałem udział, pada zawsze ten sam argument. Nie, to jest skuteczna moderacja jest niemożliwa, ponieważ tych postów jest za dużo. Tak jest rok 2016, co to znaczy za dużo? Tak, to znaczy, że trzeba zatrudnić 10 dodatkowych osób w takim portalu, może 30 dodatkowych osób, napisać im interfejs, który potrafi to w szybki sposób przeglądać i zaznaczać tylko prostym odhaczaniem zgadzam się, nie zgadzam. To oczywiście z punktu widzenia firmy, tak komercyjnej, podmiotu biznesowego w kapitalizmie znaczy, że trzeba nie dość, że generujemy koszty, to jeszcze zmniejszamy swój przychód. Ale ja nie mam żadnej wątpliwości, że to jest tylko i wyłącznie wola, tak, wola tych instytucji biznesowych. To, co Michał mówił o brudnych pieniądzach, to jest jasne, oczywiste. To nie jest tak, że to jest zjawisko, które jest niezarządzalne. Ono jest w pełni zarządzalne. Na poziomie półautomatycznym, wykorzystując automatyczne przetwarzanie języka, bardzo wiele różnych rzeczy. A kończąc na właśnie tym, że można po prostu zatrudnić 30 osób, które 8 godzin na dobę czytają rzeczywiście te testy. No i to jest jedna część odpowiedzi na to, co można zrobić. Czyli interweniować, zaczynając znowu od początku, w taki sposób, że wysyłając powiadomienie do pośrednika. No a druga odpowiedź jest no, banalna i znana wszystkim od wielu lat, set lat, tysięcy lat, tak? Czyli edukacja. I to ja jestem przekonany, że to nie jest tak, że musimy edukować ludzi, tłumaczyć im, że powinniśmy mieć postawę szacunku wobec innych ludzi, cokolwiek takiego. My przede wszystkim powinniśmy edukować młodych ludzi co do krytycznego czytania mediów. To jest w moim przekonaniu największa zapaść polskiego systemu oświatowego. Zupełnie nie nadąża, zupełnie. To nie chodzi o to, że tam nie korzysta z internetu, to cały czas gna i zasuwa. A 10 lat temu trzeba było umieć czytać internet, 5 lat temu trzeba było znać się na Facebooku. Dzisiaj trzeba przede wszystkim świetnie czytać i rozumieć wideo. To jest zupełnie nowe medium. Polska szkoła uczy krytycznego odbioru obrazu wideo. Znaczy, polska szkoła uczy krytycznego odbioru fotografii.
Nie chodzi mi o czy polska szkoła w ogóle uczy krytycznego myślenia? Nawet jakby to krytyczne myślenie ograniczało się tylko do jednego prostego faktu, który trzeba tym ludziom przekazać, z całym szacunkiem. Media kłamią. Media kłamią. Chociażby w ten sposób, że... Właściwie podejrzliwi, tak? Tak, chociażby w ten sposób, że pokazują rzeczywistość w sposób wybrany. Artykuły o Białymstoku są pana autorskim punktem widzenia na tych ludzi. Tak? Ten człowiek, który tam był, pewnie opowiadałby to zupełnie w inny sposób. Jeśli będziemy krytycznie, wiadomo, że podchodzimy, tak, ale jeśli przekażemy, czy zaszczepimy w tych młodych ludziach, że ta fotografia jest zrobiona w Photoshopie, spójrz tylko. Tak, ja jestem w stanie to zrobić, nie będąc zupełnie zawodowo z tym związany, w ciągu 10 minut taką fotografię, jeszcze wygenerować dla mnie piękny podpis. I jak to się nie stanie powszechne myślenie, dopóki będziemy traktować, no nie my, tak, ale w szczególności ci młodzi ludzie, tak jak traktujemy gry komputerowe, których za ciężkie miliardy dolarów, tak najlepsi graficy i ludzie od pisania scenariuszy pracują nad tym, żeby gra stworzyła taki świat, który otacza młodego człowieka, gracza. Żeby gra stworzyła wrażenie realnego świata. I to tak samo działa sieć. Jeśli człowiek nie będzie miał krytycznego stosunku do wszystkiego, co jest napisane w sieci, nie będzie, tak ja używam szerokiej formuły, może mało poetyckiej, ale po prostu nie będzie rozumiał algorytmów i skryptów. Nie to, żeby je napisać, tylko jak to działa, jak działa algorytm Facebooka, to powinna być lekcja numer, nie wiem, jeden w polskim liceum. Ale kto ma tego uczyć? Ale za religią? Bo Państwo muszą móc się odezwać, a Pan Profesor musi jeszcze powiedzieć kilka słów. Bo ja się tak nie wcinałem w rozmowę, ale muszę powiedzieć tak, no, że jeżeli pytanie jest takie, co trzeba zrobić, czy w ogóle można coś zrobić, no bo rozumiem, że to jest pytanie. No, to jest problem wielki, zawsze jest najtrudniejszy. No, między innymi dlatego, że w naszej sytuacji w Polsce tak naprawdę trzeba podejmować działania przede wszystkim w skali makro, to znaczy poniesieniu dwóch najważniejszych instytucji, które to organizują, to znaczy do państwa i do kościoła katolickiego. I tutaj jest kiepska sprawa, dlatego że państwo ma akurat takie, które dokładnie przeciwną stronę. To nie dlatego, że jest antysemickie takie czy inne, tylko że promuje model autorytarny, model, który absolutnie, który jest nie po drodze z krytycznym myśleniem, z pluralizmem, z niezależnością myślenia, prawda? I nie dlatego, że oni mieli jakąś tam, właśnie, żeby im chodziło szczególnie o antysemityzm, szczególnie o ksenofobię. Po prostu takimi ludźmi jest łatwiej rządzić, o to chodzi. I to oczywiście jest świetne zdanie. No może Duda czy Szydło powiedzą i może szczerze powiedzą, że pogromy były złem, no i tak dalej. Tylko że jednocześnie organizują to społeczeństwo w sposób, który dokładnie przeciwny, w przeciwnym kierunku idzie. Jeśli chodzi o Kościół katolicki, no to tutaj Kościół katolicki przede wszystkim też nie dlatego jest, znaczy jest także, jest jednym z głównych tutaj czynników, które prowadzą do tego, o czym tu rozmawiamy, ale nie tylko dlatego, że jest antysemicki historycznie, czy współcześnie, czy taki, czy inny ksiądz. Tylko że to jest instytucja, która kształtuje dogmatyczny sposób myślenia. Generalnie, prawda? Ja mam dziecko w szkole i posłałem to dziecko na religię po dłuższej deliberacji. I w pierwszej i drugiej klasie, ale pierwsze, co biorę, to podręcznik przeglądam do religii. A bo on jest bardzo sympatyczny, fajny katecheta. Ja bym był inny, to bym rozwinął z tego interesu. Ale wziąłem ten podręcznik do drugiej klasy i to się okazało, że tam złożony jest z kilku rozdziałów, kilkunastu, każda opowieść ma dwa morały. Jeden morał jest taki, że najważniejszą cnotą jest posłuszeństwo, a drugi morał jest taki, że praca jest karą za grzech. No, więc ja poszedłem do tego katechety, ja mówię, panie, jak pan to będzie odgrzecznik przerabiał, to i następnego dnia dziecko wyprowadzę z tej religii. I on tego nie robił, nie realizował tego rocznika. Ja mówię, że ja poszedłem, się chyba bał trochę. Ja poszedłem po prostu i mu zrobiłem taką... No więc, ale to jest podręcznik, prawda? Taki podręcznik się realizuje. Są różne fajne przypowieści, różne fajne ludzie, a w ogóle zawsze wychodzi na to, że praca jest karą za grzech, a najważniejsze, żeby być posłuszny. Szczególnie kobiety miały być. O tym już protestantyzmie. No, więc to jest tego rodzaju uczucie. I tutaj tak, oczywiście mamy, pan wspomniał o pozytywnym duchu, więc nie mogę tego dołączyć o arcybiskupie Gąteckim, który jest ważną postacią, bo ja na w jego wydaniu widziałem taką, właśnie też w kontekście dialogu z żydowską społecznością, taki pokaz arogancji. No, on po prostu swoje wypowiada i nie słucha, koniec. No, jest labilny. Ale muszę powiedzieć tak, ale co tutaj można zrobić? Ja absolutnie nie wierzę w perswazję pod adresem hierarchii katolickiej.
Tylko że Kościół jest organizacją hierarchiczną nie tylko w skali narodowej, a Kościół polski się odznacza na tle europejskim wyjątkowym konserwatywizmem. Ja myślę, że jeżeli w ogóle pisać do kogoś, zwracać się do kogoś, to nie do naszej kurii, tylko po prostu właśnie do Watykanu, do papieża, do tej hierarchii wyżej. Jeżeli w ogóle cokolwiek zadziała, tylko to, bo oni są posłuszni, oni muszą wykonywać polecenia. Wielkowski się odezwie. Tak jak było kiedyś, tak jak w końcu jak było z tym poznańskim biskupem, który molestował klerików. I dopiero jakiś nacisk z góry, ktoś napisał, tam poszedł, oskarżył się i się zadziałało. Ale to oczywiście jest, to jest trudna sprawa. Natomiast no, jeśli chodzi o ten poziom niżej, jeżeli powiemy sobie, no są te, ale są także inne powody, ważne również, żeby coś zrobić na poziomie makro, prawda, z władzami politycznymi i z Kościołem. Natomiast jeśli chodzi o ten poziom niżej, no to oczywiście edukacja, to było wspomniane, ma absolutnie fundamentalne znaczenie, tylko właśnie edukacja, jak Pan to słusznie powiedział, czy w ogóle edukujemy do krytycznego myślenia? Właśnie problem jest taki, że nie. Ja uczę studentów od dziesiątków lat i mam coraz to gorszych studentów, a problem się zaczął od tej nowej matury, która zabija krytyczne, niezależne myślenie. Ja dostaję studentów tak czy lepiej wyedukowanych, ale to, czego nie mają, to nie mają zdolności krytycznej pracy z tekstem, bo one SMS-y tylko, prawda? Natomiast właśnie, żeby z tekstem takim dłuższym popracować krytycznie i w ogóle krytyczne myślenie to nie jest główna cecha i to jest dramatyczna sytuacja, szczególnie na poziomie seminarium magisterskiego, bo jeszcze na wykłady, egzaminy, tam test się zrobi, jakoś przejdzie, ale już na ustnych egzaminach jest dramat, natomiast właśnie praca z tekstem to jest coś, co można, to jest po tej pole do niezależnego krytycznego myślenia. Bez tego nie będzie nic, ponieważ alternatywą jest myślenie dogmatyczne. Mamy szkołę, która oducza krytycznego myślenia, i mamy Kościół, który oducza krytycznego myślenia. No to często się mamy panem dziwić, czy nie. Natomiast jeżeli cokolwiek można zrobić poza edukacją, to tożsamość jest nie tylko wizerunkiem, tożsamość jest działaniem. I jedynym sposobem, moim zdaniem, żeby ludzie, znaczy ja nie mówię o jakichś bojówkarzach, tylko takich zwykłych po prostu ludziach, którzy jeszcze nie opowiedzieli się radykalnie po żadnej stronie, to jest angażować ich w różnego rodzaju działania, gdzie oni mogą się spotkać z różnorodnością, mogą wchodzić w dialog, mogą się angażować w różnego rodzaju projekty. NGO-sy działają i tak dalej. No pytanie, jak będą działać, prawda? Ale to jest sposób. Ludzie muszą aktywnie uczestniczyć w różnego rodzaju projektach, w których mogą docenić i poznać różnorodność i wyjść z tego zaklętego kręgu stereotypu. To jest jedyny praktyczny sposób, który można zastosować, poza edukacją. Już prawie oddaję Państwu głos, ale Michał Bilewicz powiedział do pytań, więc proszę się szykować. Jedno zdanie musi powiedzieć. Jest taka pesymistyczna wizja młodzieży z tego się wyłania, a ja widzę pewien potencjał w tym, co dzisiaj jest tak naprawdę największym problemem. Skłonność młodzieży do myślenia spiskowego, to jak właśnie szukanie chemtrailsów, szukanie tych na YouTubie, tej prawdy, która jest prawdą, której oni kwestionują to, co mówią politycy, to, co mówią media głównego nurtu, ale próbują to kwestionować. W tym sensie ja myślę, że potencjał krytycyzmu tam jest, więc mam nadzieję, że teraz, kiedy politycy będą, kiedy ten główny nurt pójdzie w stronę nacjonalistyczną tak mocno, jak to się dzieje teraz, może właśnie w tym, jedyne, co my musimy im dać, to jest minimum, to jest wiedza naukowa, która pozwoli mu odróżnić chemtrails, prawda, który jest po prostu humbukiem, który jest bzdurą, od zakwestionowania tego dominującego dyskursu z użyciem znajomości fizyki, matematyki, czy tego wszystkiego, tego im brakuje, że oni łatwo łapią spiskowe teorie, które są po prostu antynaukowe, które są, nie wiem, zaprzeczeniem globalnego ocieplenia itd. itd. Nie zgadzam się z Panem, że spiskowe teorie są potencjałem dla krytycznego myślenia. Nie, mówię, że spiskowe teorie są właśnie najprostszymi formułami rozwiązania i podawania świata w kolorach białoczarnych. One są zawsze potrzebne. Krytyczne myślenie to jest postrzeganie świata w jednak w różnych odcieniach. Dopuszczenia tego, że jest inne rozwiązanie. Dopuszczenia tego, że jeżeli będę ciekawy świata, to się czegoś dowiem. Natomiast spiski opierają się na narracji jednokierunkowej. To jest uliczka jednokierunkowa, z której nie ma powrotu. I dlatego jest atrakcyjna. I oni w to idą ze względu na lenistwo intelektualne. Spisek jest elementem lenistwa intelektualnego. Mówi, tamten jest winny, tamten jest dobry. Ja tu nie widzę potencjału dla pana. Ja widzę tutaj właśnie... No i coś dostępuje do tego, do szukania. Ale myślę, że to jest temat, który możemy sobie podyskutować. To jeszcze może wrócimy, zobaczymy, co państwo dla nas mają. Jakie reakcje, na pewno jakieś są. Ciekawe. To może tak trzy pytania i zobaczymy, będziemy odpowiadać.
Panie komentarze, pani za panem, chyba pani, a potem... Tak, wie pani za panem, potem pan, także... Do drugiego rzędu. Dobrze, ja się nazywam Anna Dolińska, jestem socjolożką, więc jakby mój komentarz będzie trochę z tego nurtu. I o ile jak bardzo głęboko wierzę w edukację, to się nie bardzo mogę zgodzić z tymi tezami, które tutaj padły z państwa strony, ponieważ ja należę do pokolenia, które swoją edukację przeszło naprawdę bardzo przeciętne w publicznych szkołach w Warszawie w latach 90. w czasach, kiedy maile, Facebook, takie rzeczy nie były dostępne. Ja nie przypominam sobie, żeby mnie ktokolwiek na mojej ścieżce edukacji uczył krytycznego myślenia, a mimo wszystko w jakim sensie te kompetencje posiadam i jestem w stanie też w pracy naukowej skąd pani ma krytyczne myślenie? Skąd pani ma? Skąd pani nie uczy? Znaczy, na to nie ma w tym momencie gotowej odpowiedzi, natomiast koleżanka z pana redakcji, znaczy starsza koleżanka świętej pamięci z dużego formatu Beata Pawla, która na początku lat 2000 też pisała o tym, jak się zrodzi fundamentalizm islamski, wskazywała na czynnik, który jakby w państwa dyskusji się nie pojawił, a znaczy państwo też się nie musicie ze mną zgodzić, a moim zdaniem jest bardzo istotny w tej dyskusji ten czynnik ekonomiczny, że ten fundamentalizm się zrodził ze skrajnej biedy, też tak naprawdę nawet nie to, że bycia wyrzuconym z pewnego dostępu do dóbr, natomiast w ogóle zamknięcia drzwi, tak? Zamknięcia drzwi pewnego awansu i to na przykład, to już moja prywatna opinia, absurdalna moda na odzież patriotyczną, która teraz się szerzy na polskich ulicach. Jeżeli spojrzeć, kto tą odzież, jakby ktoś tą odzieżą afirmuje, no to są, tak nazwijmy ogólnie, klasy ludowe, tak? To są osoby, które tak naprawdę, to jest jedyna forma czego? Tak naprawdę zamanifestowania jakiejś godności, której oni nie są w stanie poprzez środki ekonomiczne zdobyć. I wydaje mi się, że tutaj sama edukacja, chociaż ja w nią głęboko wierzę, mało zdziała, jeśli tak naprawdę też nie spojrzy się na ten w socjologii używany status prekarności, tak? I to jest, uważam, klucz, który by tłumaczył, dlaczego pana sąsiadka, która jest osobą teoretycznie wykształconą, ma trójkę dzieci, mieszka na nagrodzonym osiedlu, czuje się zagrożona poprzez innego, ponieważ ten imigrant może być od niej lepiej wykształcony, może jej zabrać pracę, może tak naprawdę odsunąć ją od czegoś, do czego ona aspiruje. I wydaje mi się, że tutaj młodzi ludzie, którzy tak naprawdę wlewają swoje frustracje, to są też osoby, które były karmione przez lata takim dyskursem, że wy już sobie nie poradzicie, te drzwi już jakby zostały zamknięte, wy będziecie mieć niskie emerytury, wy pracujecie na umowach śmieciowych, jakby ta grupa rośnie. I wydaje mi się, że to, co się dzieje, to jest też w jednym sensie, znaczy w pewnym sensie emanacja właśnie tych frustracji. I wydaje mi się, że tutaj też praca na polu ekonomicznym jest konieczna. Komentarze i pytania mile widziane, ale krótko. Żebyśmy zdążyli, bo już jesteśmy na sali, a czas nam się stopił, bo nas było dużo tutaj. Nie, zbierzmy kilka. Kilka głosów i potem będziemy odpowiadać, bo inaczej w ogóle utkniemy. Dobrze, Katarzyna, jak mówiłam, jestem prezesą Fundacji Wspierania Instytutu Poliżowych Foriów i doktorantką Instytutu Filozofii UW. I mam takie pytanie do nas wszystkich, już tutaj zebraliśmy. Nawiązując też do wypowiedzi pana Kąckiego na temat wyrzucania znajomych z Facebooka, chciałam na początku powiedzieć o moim przypadku. Miałam niewiele takich przypadków, no ale jak się już zdarzyły, ujawniły, no to pozostawiłam wśród znajomych, ponieważ po prostu uważam, że jest to bardzo ciekawe, żeby zrobić takie studium właśnie przypadku, tak? I co skłania mnie do takiej refleksji, że tak naprawdę żyjemy w takich szklanych bańkach, że jesteśmy, że tak naprawdę osoby, które też tutaj są obecne, no to mają już jakiś, no są w jakiś sposób, mają bardzo zbliżone są do siebie, tak? Czy mają podobne wykształcenie, zainteresowania i tak dalej. Cały czas jesteśmy w swoim sosie, w swoim kręgu znajomych i tak dalej. I teraz moje pytanie do nas wszystkich, jak wyjść spoza tego magicznego kręgu właśnie intelektualistów, mieszczuchów i tak dalej, i tak dalej. No w każdym razie, jak dotrzeć przede wszystkim do ludzi obojętnych, czyli tych właśnie do pana sąsiadki na przykład, tak? Codziennie w windzie ze mną. Też proszę państwa, czego chciałem wnioski. Tutaj państwo poruszyli wiele bardzo ciekawych kwestii, między innymi zaintrygowała mnie ta tak zwana
prawicowość, ten poziom prawicowości tam w okolicach tam 4 punktów, czy to było na podstawie nie wiem, deklaracji, czy też na podstawie jakichś badań. I tutaj też również niezwykle intrygujący ten problem antysemityzmu w mediach, zwłaszcza w mediach typu internet. Przecież no, myślę, że Państwo dobrze wiedzą, że teraz praktycznie każdy może stać się dziennikarzem, każdy może pisać chociażby na tak zwanych portalach społecznościowych, portalach Dziennikarstwa Obywatelskiego, chociażby na przykład Wiadomości 24.pl, Trzeciobieg, każdy może sobie założyć konto, no i bardzo trudno jest moderowanie, każdy może usiąść do internetu, no obojętnie co najpierw nawet największą bzdurę i to po prostu w eter puścić. Jest, no, kiedyś to redakcja moderowała, teraz zniesiono moderowanie, powstało automatycznie do wszystko wskakuje. No jest to pewien znak czasu po prostu. No, media są nasze. Tutaj Państwo też wspominali o gazetach. Niestety też muszę się tym zgodzić, iż niestety gazety bankrutują, zwłaszcza Gazeta Wyborcza. Tutaj no, kiedyś te dodatki. Tak, no, były te dodatki. No, jestem z Lublina, były dodatki, wielu właśnie lokalne dodatki, których te zostały w większości zlikwidowane. Na przykład u mnie w Lublinie już nie ma gazety, w Lublinie jest tylko jedna strona i w sobotę w ogóle nie ma żadnego dodatku. No niestety również inne te media nasze lokalne, Kurier Lubelski, Dziennik Wschodni też nie mają już sobotnich wydań. No niestety tutaj te gazety muszą tutaj walczyć o środki finansowe. Co zaś tyczy się Kościoła, tym należałoby również wspomnieć, że też nierzadko no, wiele przedstawicieli Kościoła również negatywnie jest ustosunkowane nie tylko do innych nacji, nie tylko do Żydów, do przedstawicieli islamu, ale też do przedstawicieli innych ugrupowań religijnych, czy bardzo często niektórzy właśnie księża ekumeniści zauważają, że też często nadużywa się pojęcia sekta, chociażby jest wiele organizacji legalnych, a też często przedstawiciele Kościoła bardzo negatywnie się do nich odnoszą, chociaż są to legalne organizacje religijne zarejestrowane przez Departament do Spraw Wyznań, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, co dotyczy nie tylko tej kwestii. Co zaś tyczy się odnośnie tego, iż tutaj wyższa hierarchia, Watykan potrafi jakby zdyscyplinować nasz lokalny episkopat. No, uważam, że trudno tu powiedzieć, bo jest duża pozycja właśnie lokalnego biskupa. Zawsze tak było, chociażby na przykład jak w 1949 roku Pius XII, jeżeli mówimy, wydał dekret ekskomunice wszystkich komunistów, wszystkich właśnie członków partii komunistów, żaden z biskupów nie wszedł procedur wykonawczych, więc tutaj jest, tutaj należało pamiętać, że no, tutaj no trudno, trudno tutaj żywić jakąś wielką nadzieję, że Watykan tutaj coś ugra, jeśli nie będzie tej inicjatywy oddolnej strony biskupów. Dziękujemy. To jeszcze spokojnie będzie czas na dwa pytań, ale teraz postawiam się krótko, może ktoś z Państwa nie chciał się po prostu odnieść do tego, co było powiedziane, skomentowane, proszę. Jeśli można, to trzy od tych, trudno powiedzieć pytań, tak, ale jakby szczerych, znaczących uwag odnośnie z jednej strony edukacji, a z drugiej strony strachu, który w ludziach cały czas jest, czyli tej figury sąsiadki. Ja bym się cały czas upierał, że ona emigranta, czy też muzułmanin wchodził, ona go cały czas widzi, bo ona widzi naprawdę codziennie. My powinniśmy, w moim przekonaniu, jakby doceniać te obrazy. Jest mniej realny niż jej znajomy, którego widzi też codziennie na fejsie, bo nie widuje często, tak? Znaczy, istnieje w sensie, sieci, tam cały czas są obrazki, są filmy. To on karmi się strachem. Ale karmi się przede wszystkim to, co my klasycznie myśląc nazwalibyśmy fikcją. Tylko że z punktu widzenia internetu to jest taka sama opowieść. Taka sama opowieść, jeśli mamy duży format, czytamy w internecie na tablecie, to za chwilę machnę sobie ręką i tam dokładnie mam taką historię, jakiś filmik z YouTube, który jest przecież tak samo realny. Więc ja tylko chciałem odnośnie edukacji wrócić do mojej tezy i ją jeszcze może i bardziej jasno powiedzieć. Nie w tym rzecz, żeby uczyć krytycznego myślenia, bo pewna zgoda, jak pani powiedziała, że to trudno tak naprawdę, jestem przekonany, żeby szkoła nauczyła krytycznego myślenia. Czyli chodzi o zwalanie wszystkiego na to. O coś znacznie bardziej podstawowego i wąskiego. Tak? Szkoła nas nauczyła zwyczajnie, jak działają media.
Bo jak działa gazeta taka papierowa, to może tak nie potrafiłbym jakiegoś DTP obsłużyć, ale mniej więcej sobie wyobrażam, drukarnia, dziennikarze i to, jak funkcjonuje Facebook, skąd te informacje do mnie trafiają, a do kogo innego nie, jak działa wyszukiwarka Google, która sortuje informacje i je dla mnie pokazuje, jak działa mój kanał na YouTubie, to są proste informacje i jakby dajmy je ludziom, nauczmy ich tego, a niech oni później sami decydują, czy wiedząc to wszystko dalej pójdą w swoje jednokierunkowe kanały komunikacji, dalej będą wierzyli w teorie spiskowe. Ale niech zwyczajnie zrozumieją, internet nie jest przezroczysty, to jest bardzo ważne. Tak nam się wydaje, że wszystko rozumiemy, bo mamy na ekranie swojego swojego monitora, a założę się, że prawie nikt na sali nie jest w stanie powiedzieć, jak to się dzieje, że moja przeglądarka wyświetla takie, a nie inne treści z gazetek drukowanych. Więc nauczmy ludzi tak zwyczajnie po prostu, jak to działa. Ja do tego czynnika ekonomicznego, Pani, bo to jest bardzo ważne. Pani ma oczywiście rację, to jest bezdyskusyjne. Chodzi o wykluczenie ekonomiczne. Wiem, tak. No, czynnik ekonomiczny i wykluczenie oraz zubożenie rodzi wstyd, prawda? Wstyd rodzi frustrację. I te bluzy, które oni noszą, koszulki z opisem, poziom wiedzy, wiem, bo robią o tym reportaż, poziom wiedzy tych chłopaków, chociażby z Hajnówki na temat symboliki, która jest zawarta, jest żaden. Na moje pytanie o to, kiedy wybuchło powstanie warszawskie, oni się we trzech zastanawiali 5 minut. Dla nich ta wiedza nie jest potrzebna. Ta symbolika to jest po prostu poczucie tożsamości ludowej i ta godność. Teraz mamy coś, prawda? Mamy coś swojego, nie musimy się już wstydzić. Ten wstyd ekonomiczny zawsze jest wyższy wtedy, gdy jest wyższa dysproporcja. Widzimy, sąsiada, który jest bogatszy, to ten wstyd nasz jest większy. O tym mówi między innymi psychiatra James Gellinger. My będziemy niedługo 28 publikować z nim wywiad. Fantastyczna historia, gdzie on badania wobec osób, które stosują przemoc, przełożył na społeczeństwo amerykańskie. Wyszła mu ciekawostka, mówię Państwu powiem. Wyszła mu ciekawostka taka, że nałożył na 100 lat przestępczości w Ameryce, nałożył siatkę władz i rządów i wzrost przestępczości zawsze pokrywał się z władzą republikanów, którzy karmią się zupełnie innymi dogmatami niż partia demokratyczna, to znaczy republikanie zawsze domagali się zwiększenia kar, zawsze byli bardziej opresyjni, co się odwracało przeciwko nim. To też jest ciekawe, prawda, jak rodzi się ta agresja w społeczności. Ale dla mnie ważna rzecz, wie Pani, do dyskusji o tym czynniku ekonomicznym, to jest właśnie Ameryka. Stany Zjednoczone i wybór Donalda Trumpa przełamały jednak pewne schematy myślenia, w których tkwiliśmy. Że to jest bieda. Nagle okazało się, że w najbogatszym kraju na świecie zostaje wybrany kompletnie idiota na prezydenta. Jak to jest możliwe? Inni mówią, że tylko edukacja. Inni mówią, że to są te regiony, prawda, które poszukują wielkości w Ameryce, bo uległy tej narracji antyamerykańskiej albo uchodźców, związanych z Meksykiem. Ja mam jedyny problem, jaki jest mój, to nie potrafię znaleźć prognoz. Znaczy nie czytam, czytam, co się tylko da, ale nikt nie daje mi prognoz, prawda? To jeszcze, przepraszam, bo chciałem też a propos tej biedy coś powiedzieć, bo to oczywiście jest prawda, że bieda jest czynnikiem, który to napędza tego rodzaju reakcji, samofobicznej agresji. Tyle tylko, że to nie do końca w naszym przypadku wyjaśnia ten, jak mnie mówię, o co dynamikę, jak to wynika z Pana chodziło. Bo przecież my nie zbiednieliśmy jakoś radykalnie w ciągu ostatnich dni, a jeżeli ludzie mówią, że zbiednieli, to jest raczej w ich umysłach, oni chcą, sami o sobie mówią, że są biedniejsi niż byli, ale żadne obiektywne wskaźniki nie pokazują. To jest retoryka Polski w ruinie. No właśnie, ludzie wierzą, że są w ruinie, ale naprawdę nie są. Więc to nie jest tak, że jak jesteśmy bogaci, to jesteśmy szczęśliwi jak biedni. Poza tym ta kwestia strachu, tutaj rzeczywiście te postawy takie agresywne, ksenofobiczne, antysemickie i tak dalej, no strach jest na pewno tym elementem, ale ten strach jest skojarzony z takim właśnie czarno-białym, dogmatycznym sposobem myślenia o świecie, bo to jedno z drugim musi współistnieć, żeby takie efekty były. To jest też, my często posługujemy się pojęciem relatywnej deprywacji, bo jak tworzymy taki model, gdzie staramy się przewidzieć, dlaczego ludzie głosują na Trumpa, czy głosują u nas na Kaczyńskiego, czy to dochód tego nie wyjaśnia za bardzo. To nie jest tak, że biedniejsi ludzie idą i na nich głosują. To głosują ludzie, którzy czują, że innym się poprawia szybciej, a mi się poprawia wolniej. Tak? Więc nawet ten wskaźnik, jak patrzymy na te wskaźniki typu PKB, one się mogą poprawiać, bo to jest wskaźnik średni. Ale wewnątrz tego się bardzo szybko poprawia jednym, innym się poprawia bardzo powoli. I to już jest wystarczające do tego, żebym poszedł i zagłosował na tego, kto będzie mnie reprezentował. To przecież tą koszulkę firmy Red is Bad po raz pierwszy widziałem na prezydencie Dudzie. Tak?
to nie jest naprawdę underclass, który nosi te koszulki. Dzisiaj te koszulki znajdziemy też w pełen przekrój społeczny. Natomiast to są wszystko ludzie, którzy czują, że komuś innemu jest lepiej. Myślę, że nawet prezydent Duda czuje, że my tutaj jesteśmy tymi elitami, które coś tam mają, czego on nie ma. Znaczy, i to jest na każdym poziomie społecznym znajdziemy to poczucie deprywacji. A druga rzecz jest taka, jak wyjść poza krąg? To było bardzo ważne pytanie. To jest bardzo ważne pytanie, ponieważ jak spotykam moich znajomych z Budapesztu i oni narzekają na Orbana i mówią, że ci ludzie bez sensu głosują na Orbana. I potem rozmawiamy o tym, ja mówię, że właśnie wróciłem z Pecz. Ja nigdy nie byłem poza Budapesztem. Tak? Inteligent w Budapeszcie nigdy nie wyjeżdża poza Budapeszt. Jak w 2006 roku mieszkałem w Nowym Jorku, wszyscy narzekali, nie byli w stanie wyobrazić sobie tego, jak to się dzieje, że społeczeństwo wybrało George'a W. Busha. Wtedy społeczeństwo w Polsce wybrało Kaczyńskiego, więc mam takie déjà vu trochę. Więc dlatego też wierzę, że wszystko może się odwrócić jeszcze. Ale oni mi też mówili, że oni w ogóle nie wyjeżdżają z tego Nowego Jorku. Oni nie znają, oni mówili, ja nie znam nikogo, kto by znał kogokolwiek, kto głosował na George'a W. Busha, tak? Więc tak długo, jak długo tak będzie, to my będziemy przegrywać. I co można zrobić? Są różne organizacje społeczne, na przykład Forum Dialogu, które pracuje z młodzieżą poza Warszawą, w małych miejscowościach. Robi tam zajęcia właśnie o przeszłości żydowskiej miejscowości, w której ci ludzie mieszkają. Jak już prowadziłem te zajęcia, to było wielkie doświadczenie tam. Doświadczenie poprowadzenia takich zajęć, nawet w Lublinie, już nie mówiąc o jakichś naprawdę małych miastach, bo to jest kontakt z zupełnie innymi ludźmi, a dla nich to też jest niesamowite doświadczenie, bo do nich dotąd docierała młodzież wszechpolska. Oni nie mają, tak jak uczniowie z najlepszych szkół w Warszawie, co tydzień jakichś innych zajęć organizowanych przez innego NGO-sa. Więc ja myślę, że to jest właśnie, trzeba poszukać takich organizacji. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby to robić, to takie organizacje są i one szukają wolontariuszy i szukają ludzi, którzy pomogą takie działanie realizować. I lepiej, żebyśmy my tam trafili, niż żeby trafiły tam organizacje polityczne, które po prostu pracują na tym, żeby ci ludzie stali się ksenofobami. Że oni już tam są przede wszystkim, więc my musimy po prostu nadążyć. Ja zaraz już oddaję Państwu głos, jeden komentarz ode mnie, tak obowiązkowo, zawodowo, związany z Kościołem. Jeżeli chodzi o to zderzanie krytycznego myślenia i dogmatycznego myślenia i nadziei, czy można nadzieję z Watykanu tutaj jakieś widzieć, to właśnie mamy pałacową wojenkę w Watykanie, kiedy to czterech kardynałów pyta papieża Franciszka, czy obala właśnie nauczanie świętego Jana Pawła II tym, co napisał Amoris Laetitia o rodzinie i o małżeństwach. I tam dokładnie widać ten sposób rezumowania. Papież nie odpowiedział im 2 miesiące na list, oni teraz poszli do gazety, zresztą antyklerykalnej i opublikowali ten list. Papież dalej ignoruje to, co się stało. I ludzie tłumaczą, znaczy kardynałowie są zburzeni, że nie wiedzą, czy jest tak, czy jest tak. Czy nie odpowiedział czarno, właśnie tak dogmatycznie. A otoczenie Franciszka odpowiada, myśmy odpowiedzieli już na to pytanie. Jest tak, że trzeba towarzyszyć człowiekowi w jego wyborach. Nie wiadomo, czy jest tak, póki się z nim nie pobędzie i nie porozmawia. Więc jakby w tym momencie mamy właśnie taką wojnę na górze o to, czy można w ogóle w Kościele katolickim nie decydować, czy jest tak, czy tak, tylko potowarzyszyć i pobyć i rozstrzygać właśnie krytycznie, ale nie dogmatycznie. Ale to, ponieważ ja tam to jest to problemem, to myślę, że prędko nie będzie związane. Czy jeszcze ktoś, możemy jeszcze takie 5 minut wykorzystać, więc dwie ręce od razu wystrzeliły i wszyscy zobaczymy, czy Państwo zdążyły. Krótkie pytanie, żeby Państwo zdążyli jeszcze odpowiedzieć, albo komentarze. Nina Ładaszek. Ja właściwie mam takie 3 krótkie komentarze. Najpierw co do tej edukacji. Powiedzieliśmy, że ważna jest edukacja dotycząca właśnie krytycznego myślenia. Po tym idąc dalej, właśnie, żeby edukować ludzi, jak działają media. Ale ja bym poszła jeszcze dalej, że może potrzebna jest edukacja różnorodności. Czyli tak jak uczymy, nie wiem, matematyki, języka polskiego, religii, historii, oczywiście w to są albo nie są wplatane pewne elementy tej różnorodności, to może różnorodność powinna być w ogóle oddzielnym przedmiotem, którego powinno się uczyć od etapu przedszkolnego, przez szkołę, aż po studia. Uważam, że nawet często jest to możliwe w miejscach pracy, na przykład wielkie korporacje robią to w pewien sposób. Też zawsze można dyskutować, na ile to jest efektywne, ale też na przykład są pewne szkolenia dla pracowników, gdzie jest tak zwany code of conduct i tam są pewne przemycane treści dotyczące tolerancji, tego, że mamy pracowników z różnych kultur i tak dalej. To po pierwsze. Po drugie, bo był ten element prawicowości wspomniany i tak my zawsze kojarzymy tę prawicowość, że ona się wiąże z islamofobią, ksenofobią, antysemityzmem, a okazuje się, że to nie do końca jest związane z prawicowością. Miałam okazję rozmawiać kilka razy z profesorem Nalborczyk z Uniwersytetu Warszawskiego, która jest specjalistką w zakresie islamu i ona mówi, że ona
tych islamofobów, których poznałam, którzy chodzą twardo na wszystkie debaty dotyczące islamu, muzułmanów i tak dalej, to są hipsterzy. Oni uważają się bardziej za lewicujących. To są jakby młodzi, wykształceni ludzie, którzy może też w wielu sprawach by się zgodzili z nami, ale już w tej kwestii islamofobii okazuje się, że nie. Że tak jak są liberalni w wielu innych kwestiach, to ta islamofobia jest bardzo, bardzo silna. Więc to taka jakby sugestia, że nie zawsze jednak się wiąże tę ksenofobię z prawicowością. No i trzecie to a propos tego wyrzucenia znajomych z Facebooka. Tak się zastanawiam, że czy to też, oczywiście jak ja widzę, że na przykład ktoś, kogo ja mam znajomych, też wrzuca jakieś obraźliwe wypowiedzi i tak dalej, wulgarne, nie mam ochoty tego czytać. Ale wyrzucanie z kolei takich osób z grupy znajomych jest znowu dalej trwaniem w tej i byciem w tej bańce. Czyli brak dialogu pomiędzy innymi. Więc jakby my się odcinamy, że my inteligenci, to nie będziemy rozmawiać z tymi ludźmi. I to też jest z naszej strony taki dystans, który właśnie tworzy tę przepaść. Więc takie pytanie się rodzi. Jak rozmawiać z tymi ludźmi, mimo że nie mamy na to ochoty, że są wulgarni, że mają zupełnie innego języka, jak to robić? W realu rozmawiać. Pani, to pani Anna Zupierman-Podgórska, krótki komentarz trochę po tym, co mówiła pani o tym, że my tu jesteśmy w gronie ludzi, którzy myślą tak samo. Ja myślę, że my też nie myślimy tak samo i warto zadawać sobie pytanie, co my myślimy. I tu chcę po prostu polecić książkę, która znakomicie o tym mówi, czyli Przemoc filosemicką. Myślę, że jedna z lepszych książek, które się pokazały i które są papierkiem lakmusowym dla każdego z nas. Ty. To w takim razie zdarzymy jeszcze pani właśnie. Już potem, przepraszam, że musi użyć. Tak, ja mam trochę pytanie powiązujące do tym. Książka taka jest? Zastanawiam się, czy istnieją, a jeśli nie istnieją, to czy są w ogóle możliwe badania na temat tego, jak kampanie społeczne są odbierane przez społeczeństwo i różne grupy? Czy rzeczywiście to jest tak, że możemy coś zmieniać tylko taką organiczną, oddolną pracą? Czy jest możliwe przy całym tej rozmowie o jakby powszechności mediów, internetu i dostępu do internetu, czy możemy jakby próbować budować jakąś narrację, która jakby mówi o czymś, ale równocześnie nie antagonizuje odbiorców, tylko raczej jakoś stwarza tę formę do dialogu, czy to jest jakoś nie możliwe. Dobrze, to będą wszystkie pytania. Teraz będziemy jeszcze okazję, jeżeli ktoś z Państwa będzie chciał się odnieść. Ja bym się chciała odnieść pierwsza do jednej rzeczy. Bo jak Pan Marcin zapytał, czy usunęliśmy znajomych na Facebooku, to ja tak myślałam, zawahałam. Ja jedną osobę schowałam, ale nikogo nie usunęłam. I między innymi dlatego, że uważam, że wielką wartością, jakkolwiek patrzę z takim właśnie grona, które mi tam towarzyszy w tej przestrzeni, jest to, że składa się z moich kolegów z dosyć prawicowego harcerstwa, kolegów bardzo katolickich, bardzo konserwatywnych księży, którzy wyprowadzają mnie do szału i jednego z nich właśnie schowałam, albo już nie mogłam patrzeć, bardzo liberalnych znajomych z różnych kręgów i że to rzeczywiście, że ta bańka, ile jest dużo komfortu w tym, że nie musimy się denerwować i te nerwy każdy z nas zna. To jest wielkie złudzenie i ja się cieszę, że mi przypominają, bo jeszcze pamiętam te dobre wspomnienia z dzieciństwa z nimi i irytuje mnie to, że myślą tak, jak myślą, ale pamiętam ich jako będzie. Jakby to są realnie ludzie, z którymi mam bardzo dobre emocje też związane i to bardzo pomaga, żeby się nie odbyło. Ja to muszę rozwinąć. Proszę Państwa, ja mam wśród znajomych na Facebooku faszystów, antysemitów, nazistów, sadystów, zboczeńców, pedofilów, morderców. Bo mordercy, pedofile to już są po wyrokach. Męskie prostytutki, znaczy bohaterów moich reportaży. Ja ich nie wyrzucam, bo mnie wzbogacają swoim światem. Pamiętajcie, że ja wyrzuciłem swoją siatkę znajomą. Ona musi dostrzec, że zostaje wyrzucona przez krąg, którego chce być częścią, bo to ją skłania do rozmowy ze mną. To ona mnie później zaczeka. Hej, a dlaczego mnie wyrzuciłeś z Facebooka? Właśnie ja chciałam dodać, że przykład pana sąsiadki nie jest dobry, bo spotyka się pan z nią w windzie. Tak. Ja wiele osób wyrzuciło znajomych, z którymi się już nigdy nie zobaczył. Mam na Facebooku pedofila patologicznego, którego bym nigdy nie wyrzucił, bo jestem ciekawy jego świata. On mnie wzbogaca swoim światem.
Ale to mnie interesuje. Ale 30-paroletnia moja sąsiadka, która pisze o kozojebcach, mnie już nie ciekawi. Jak coś ona to wiedziała? Bo to ją prowokuje wtedy, ona sama mnie zaczepia. Dlaczego mnie wrzuciłeś? No bo jesteś głupia. A jak to jestem głupia? Bo nie czytasz, nie interesujesz się. Ja nie chcę takich znajomych. To ją prowokuje wtedy. No i ona po tygodniu mówi, to co ja mam czytać? A ja mówię, a dlaczego ty tak piszesz, skoro tego nie wiesz? Ja mówię, dlaczego się kompromitujesz w ogóle? Prawda? I ja ją skłaniam do rozmowy. Wiem, czy wyjaśniłem tym coś. A poza tym lubię wyrzucać z niego. Ważne pytanie o to, czy o naszą wiarę, czy też badania, czy kampanię. Tylko Państwo, tych badań się niestety robi bardzo mało, badań kampanii społecznych. Czasami one są nawet projektowane w sposób, który wiadomo, że będzie raczej destrukcyjny. Nie wiem, czy pamiętacie Państwo taką kampanię przeciw homofobii z takimi plakatami, które były w metrze, ty lesbo, ty pedale. Tak? I to były na początku bardzo długo wisiały takie plakaty. Na plakacie białym było napisane tylko ty pedale. Przez jakiś czas to oglądamy, a dopiero po jakimś czasie czytaliśmy, ujawniało się, że no, a jak gdybyś się czuł, gdyby o tobie coś takiego powiedziano. Więc ta kampania, używając tych słów, tak naprawdę dawała poczucie normy. Dawała poczucie normy, że takie słowa mogą pojawiać się w przestrzeni publicznej, jeżeli nie było do tego żadnego komentarza, nie było nawet logo kampanii przeciw homofobii wokół tego, dawała ona sygnał, że to jest normalny język, który można mówić. I to był dla mnie przykład tej kampanii, to była bardzo niebezpieczna. Spytałem kampanii przeciw homofobii, czy ktoś sprawdzał skuteczność tej kampanii? Nie, nie było takiego sprawdzenia. Takie badania można robić, ale ich się robi się je rzadko. Natomiast faktycznie jest tak, że teraz coraz więcej kampanii społecznych zatrudnia te nowe kanały, nie wiem, Beczka, to jest bardzo temat anachroniczny, to taki jeden z blogerów, który 2 lata temu jeszcze był podobno na czasie, nie wiem, jak jest tak. Więc bloger, mówi, że wszystko się zmieniło przez blog. Właśnie, tak. Bloger Beczka w każdym razie został włączony przez kampanię Hate Stop do mówienia o mowie nienawiści, tak? Znaczy on mówił o tym, jak są konsekwencje mowy nienawiści w sposób, który dla mnie był zupełnie nieprzekonujący. Ale czuję, że on był przekonujący dla odbiorców Beczki. Więc może to jest dobrze, kiedy próbujemy korzystać z tych kanałów, również w kampaniach społecznych, z kanałów, których może sami nie rozumiemy, ale one może będą bardziej perswazyjne dla kolejnego pokolenia. Jeśli mogę, kontynuując tę wypowiedź, to właśnie odpowiadając na Pani pytanie, bo jakby Michał powiedział, jak jest, ale w 2 zdaniach, jak w moim przekonaniu powinno być. Tak? To jest tak, że robiąc różne działania społeczne, czy działając jako organizacje pozarządowe, aktywiści, nie powinniśmy wymyślać świata od nowa, to jest dosyć oczywiste, tylko brać przykład, w tym wypadku z biznesu, oczywiście warto też brać przykład z nauki, ale z biznesu. Nie do pomyślenia jest, żeby jakiś podmiot biznesowy zaprojektował kampanię reklamową i nie zmierzył przed, i nie zmierzył po. Bo to są pieniądze wyrzucone w błoto i każdy to zrozumie. Jak nie ma zmiany, wydaliśmy 200-500 tysięcy złotych i nic się z tego nie wydarzyło. Więc jak myślimy o kampanii, która ma oczywiście jakiś budżet, chcemy dotrzeć do większej grupy ludzi, a daj Panie Boże, do polskiego społeczeństwa, no to jest oczywiste, że trzeba zrobić pomiar przed i trzeba zrobić pomiar po. Że warto skorzystać z profesjonalnych badań, a nie samemu je instruować, realizować. I tak jest ze wszystkim, tak z wykorzystaniem mediów społecznościowych. Są agencje, które nic innego nie robią, siedzi dziesiątki ludzi, 12 godzin na próbę i tylko myśli, jak dotrzeć do określonych. Znaczy, tak jest z naszymi programami jako organizacji pozarządowych też. Znaczy badanie skuteczności naszych działań nie jest koniecznie częścią zawsze kultury pracy NGO-skiej. Tak. Zwłaszcza jak się działa na... Ja zmierzam do tego, żebyśmy wykorzystywali w swojej pracy jako profesjonalne narzędzia tam, gdzie to możliwe. To oczywiście bardzo często jest po prostu związane z pieniędzmi. Ale z jednej strony bardzo wiele tych firm chce współpracować. Tak? Chce z różnych powodów, albo chce pozytywnie kształtować swój wizerunek, albo to są ludzie po prostu, którzy też mają takie przekonanie, nie dobrze, tak porozmawiamy, zrobimy to nie, po kosztach albo zupełnie za darmo. Ale żebyśmy pamiętali o tym, że komunikacja publiczna jest czymś, co jest świetnie rozpracowane przez naukę, to ważne, ale przez biznes, który robi to na co dzień. Powinniśmy korzystać właśnie, chociażby w tym prostym przykładzie, tak, mierzyć skuteczność kampanii, skoro wydajemy pieniądze na tą kampanię. Jeszcze jakieś ostatnie komentarze? Jesteśmy już grubo po czasie. To dziękuję Państwu bardzo. Bez nadziei, że coś możemy robić, więc może tego jednak poprawiliśmy na koniec. Nie jest dobrze, ale... Dziękuję bardzo serdecznie naszym panelistkom i panelistom. Rzeczywiście, to jest jasne, że obraz całościowo nie jest optymistyczny, ale tak jak pani Bela powiedziała,
Czasami trzeba zdać sobie sprawę, że nie jest dobrze, że sytuacja jest poważna. Chwilę się zatrzymać w tej refleksji. Chociaż pewnie różne refleksje towarzyszą nam już od 12 miesięcy ponad. Ale mimo wszystko czasami może ten moment jest dłuższy i pomyśleć, co możemy tak naprawdę razem, wspólnie zrobić. I nad tym się będziemy zastanawiać przez kolejne 2 dni, bo to jest wstęp do naszej pracy. Przez następne 2 dni mamy takie seminarium młodych aktywistów. Niedogmatyczna, z możliwością wydarzenia krytycznych opinii ludzi z całej Polski, którzy też działają w całej Polsce po to, żeby właśnie pozytywny przekaz na temat wielokulturowości szedł w eter. Także no, trzymamy kciuki, żeby nasi ludzie działali dalej, robili swoje, popiskiwali czasem. Czasem to tak może być, ale żeby jednak mogli dalej działać i życzymy sobie, żeby przestrzeń do wolności nadal była taka, żebyśmy mogli to robić. Dziękuję bardzo.